Proszę Państwa, otwieram 19. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rawce Zdroju. Porządek obrad po zmianach Państwo mieliście przedłożony. Natomiast przed otwarciem sesji wpłynęły wnioski o zmianę porządku obrad. Zanim przejdziemy do rozpatrywania poszczególnych wniosków, chciałem zakomunikować, że mamy kworum 14 obecnych. Serdecznie witam pana burmistrza, panią burmistrz, panią skarbnik, wszystkich kierowników działów, gości i was, państwo radni. Sesja transmitowana jest online. Proszę zwrócić uwagę narodu. Tak jak wspomniałem, przed otwarciem wpłynęły wnioski o zmianę porządku. Pan radny Marek Ciepliński złożył wniosek do Rady Miejskiej w Rawce Zdroju o wycofanie projektu uchwały BRM 0006 przez 119 przez 20. I czy pan burmistrz zapoznał się z tą, może ja odczytam wniosek pana Cieplińskiego z radnego. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Rawce Zdroju w sprawie uchwalenia statutu gminy Rawki Zdroju składam wniosek o usunięcie z porządku obrad 19 sesji Rady Miejskiej w Rawce Zdroju uchwały na wniosek burmistrza Rawki Zdroju w sprawie zmiany uchwały 15 przez 206 przez 20 Rady Miejskiej w Rawce z 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Rawka Zdrój i przekazać ją do dalszego procedowania w komisjach problemowych, a także prowadzenia konsultacji społecznych. Uzasadnienie. Niniejszy wniosek podyktowany jest podwyżką potrzebą doprecyzowania zapisów przedłożonego projektu, które są oparte na realiach miasta Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Zapisy z tych miast są w projekcie. Zwłaszcza należy doprecyzować i skonsultować zapis paragrafu 1 punkt 2 dotyczącego zakazu eksploatacji kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, jeśli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania. Radny Rady Miejskiej Marek Ciepliński. Proszę Państwa, jest to wniosek, ale projekt uchwały został złożony przez pana burmistrza i tylko pan burmistrz może zgodzić się na to. Zapytanie do pana burmistrza, czy pan wycofuje ten projekt uchwały, który dzisiaj mamy uzupełnić? Panie przewodniczący, szanowni radni, to jest projekt uchwały, który przyjął sejmik województwa małopolskiego, który niezależnie od tego, jakie jest zawsze stanowisko samorządów, przyjmuje swoje uchwały i w tej uchwale narzucono, że do 2023 roku my i tak musimy osiągnąć te dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń i tutaj właśnie idąc w tym kierunku, że te poziomy tych zanieczyszczeń i tak muszą być redukowane, samorządy po prostu tą uchwałę przyjmują. Ja tą uchwałę nie wycofuję. Ja chciałbym, żebyście Państwo zajęli takie albo inne stanowisko. Dziękuję. Odkładamy ad acta. Proszę. Ja bym chciał zabrać jeszcze głos w tej sprawie. Ale to może we wolnych wnioskach. Teraz pan burmistrz wycofał wniosek i raczej nie wycofał wniosku. Pozostaje dalej. A dyskutować możemy później we wolnych wnioskach. Proszę Państwa, przechodzimy. Panie Przewodniczący, to przed głosowaniem tej uchwały. Nie będzie głosowania na tym wniosku, proszę Pana. Ale przed głosowaniem uchwały bym poprosił o głos w tej sprawie. Dobrze, będę pytał. Dobro mieszkańców. Będę pytał wtedy, kto ma jakieś zapytania. Proszę Państwa. To dużo tych papierów i zginął mi porządek obrad. Nie, ma. Proszę Państwa, płynął też również projekt uchwały pana burmistrza Rawki Zdroju o wprowadzenie dwóch projektów uchwał. Projekt
uchwały pod numerem 126 w sprawie zmiany uchwały numer 28/236/20 Rady Miejskiej w Rabce Zeu z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia stawek tej opłaty, punkt drugi, punkt piąty. Proszę Państwa, ten projekt wpłynął po jakby naszym ustawowym terminie zgłaszania projektu, w związku z tym musimy przegłosować, czy wprowadzamy go do porządku obrad. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest za? Ręka do góry. Trzeba odczytać każdego. Dobrze. To czytamy każdego inne. Każdego jedna. To jest 126. Marek, pan Ciepliński jest za. Ja mam pytanie. To chodzi o tą uchwałę mieszkańców, o ten przejazd kolejowy, tak? Nie. Bo nie doleciało na początku. Który to numer jest? Nie. To jest dotyczący śmieci, tych korekt w zapisie śmieci. Urząd Wojewódzki nas zwrócił, to cośmy na komisji omawiali, zwrócił nam uwagę, że jest źle sprecyzowane. W związku z tym, zgodnie z zaleceniami Urzędu Wojewódzkiego, doprecyzowano, stąd musi być naniesiona zmiana. Ja się wstrzymuję. Pan Ciepliński wstrzymuje się. Pani Choim. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pani Jan Kwatera. Wstrzymuję się. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Pan Robert Skipiała. Pani Józefa Śmietana. Rafał Wójtowicz. Piotr Żółtek. Jestem za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć za. Przeciw dwa. Wstrzymało się dwa. Czyli projekt 126, projekt uchwały 126 będzie procedowany pod numerem w punkcie piątym porządku obrad. Proszę bardzo, teraz mamy drugi projekt uchwały prowadzony na prośbę pana burmistrza w sprawie deklaracji, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po prostu tą korektę trzeba było przenieść tak samo do druku wzoru, które będziemy wypełniać przy składaniu oświadczeń o śmieci. Czy... Proszę, przystępujemy w takim razie do głosowania. Kartkę ten. Projekt 120 to jest 127, tak? 127. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Za. Pani Karkuli nie ma. Pan pani Aleksandra Koper. Jestem przeciwna. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatera. Wstrzymuję się. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się. A więc projekt uchwały numer 127 będzie procedowany w punkcie drugim, w podpunkcie szóstym porządku obrad. Wobec powyższego mamy ustalony porządek obrad.
Ale tak, tak, ja wiem. Pana burmistrza uchwały są dwie. Teraz mamy jedną uchwałę, która jest na wniosek Rady Miejskiej o wprowadzenie jej do dzisiejszych, pod dzisiejsze obrady w sprawie wyrażenia woli na nabycie do Gminnego Zasobu Nieruchomości działek ewidencyjnych numer 1526, 1615 i 1649 obręb Rabka Zaryta. Proszę Państwa, ten projekt uchwały wpłynął praktycznie dzisiaj, ale ze względu na konieczność procedowania chciałbym, żeby wszedł w dzisiejsze obrady, ale uzasadnienie poproszę panią radną, które ten wniosek wpłynął na jej prośbę. Projekt został przygotowany w związku z prośbą mieszkańców miasta Zaryte, Romazatorem, który w kolej chce postawić rowerki, proponując dzierżawę przejazdu przez drogę wewnętrzną, co uniemożliwia dojazdu służb porządkowych, śmieciarek, karetki pogotowia, dojścia do kościoła mieszkańcom, turystom, co będzie sprawiało bardzo duże trudności dla mieszkańców. Jest to nie do przyjęcia przez mieszkańców, tak jak już powiedziałam. Przechodzi tam tędy dużo ludzi i do kościoła, dużo samochodów przejeżdża, ponieważ tam za to znajduje się kilkanaście domów. Dzieci chodzą do szkoły. I w związku z tym bardzo proszę, żeby radni pozytywnie zaopiniowali i wprowadzili ten projekt uchwały pod obrady. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Czy w tej sprawie państwo radni mają zapytania? Proszę bardzo. Te działki umożliwią po prostu mamy taką nadzieję, tak, ponieważ kolej stwierdziła, że jeżeli te działki będą przekształcone w drogę publiczną, więc kolej nie będzie robiła problemu z postawieniem rogatek, co wiąże się właśnie z podpisaniem umowy na dzierżawę, czyli na opłatę przy przejazdach, co uniemożliwia też wiele innych rzeczy na przyszłość. Na przykład budowanie domów, bo to wiąże się z tym, że nie będzie dostępu. Jest proponowana budowa drogi alternatywnej, natomiast kiedy to się wydarzy, trudno powiedzieć. Na dzień dzisiejszy kolej chce postawić rogatki, chce obarczyć mieszkańców skutkami i trudno sobie to wyobrazić, pojedzie karabinarz. Kto ma pilnować, żeby tą rogatkę otworzyć po ten traktor? A jeszcze chciałam zaznaczyć, że w tym momencie w ogóle tam kolej nie jeździ. Nie przejeżdża żadna lokomotywa, nie jeżdżą pociągi, więc jeżeli jest taka dobra wola pana burmistrza o przekształceniu tych działek, więc ja również zwracam się tu do pana burmistrza, do rady, żeby ten wniosek zaopiniować pozytywnie i proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tej sprawie? Nie ma. Proszę państwa, ja tylko dodaję, że projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez pana burmistrza i dlatego na wniosek radnych pozwoliłem sobie prosić państwa o wprowadzenie tego projektu uchwały pod obrady dzisiaj, do porządku obrad dzisiejszego. Mogę o was prosić? Proszę? W tej sprawie? Okay. Proszę bardzo. Proszę państwa, ponieważ jest to interes społeczny, będę popierał tutaj panią radną Śmietanę w tej uchwale i radnych, którzy to podpisali, ponieważ jest to ogólny interes zbiorowy mieszkańców, w związku z tym jestem za, jak najbardziej. Dobrze, dziękujemy. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Ale ja łaski nie robię, tylko tłumaczę, jak jest. Wszystko słychać. Proszę bardzo, projekt uchwały 128. Proszę bardzo, pan Ciepliński jest? Jestem za. Pani Małgorzata Choim? Pani Kartuli nie ma. Pani Aleksandra? Jestem za. Pan Dariusz? Jestem za. Pan Kwatera? Jestem za. Pan Jacek? Jestem za.
Pani Dorota Majewczyk? Jestem za. Pan Piotr Stach? Jestem za. Piotr Paweł Rogowiec? Robert Skipiała? Józefa Śmietana? Jestem za. Rafał Wójtowicz? Jestem za. Piotr Żółtek? Jestem za. 14 radnych głosowało za. W związku z tym projekt uchwały będzie procedowany w paragrafie, nie, proszę Państwa, w punkcie 5, tak, tuż przed końcem przerwy, tak. Proszę Państwa, w związku z tym przechodzimy do punktu 2. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza w sprawie zmiany uchwały nr 25 przez 206 przez 20. Projekt tej uchwały był analizowany na komisji. Dokładnie został pozytywnie zaopiniowany przy głosach 7 za, 1 wstrzymującym się. Proszę bardzo, pytania nie ma. Przystępujemy do głosowania. Panie Przewodniczący. Ja mam pytanie, panie przewodniczący, tak jak prosiłem o głos przed tą, przed głosowaniem. Ale to jest uchwała, to jest uchwała 119. Nie, 206. W sprawie zmian uchwały. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza w sprawie zmiany uchwały nr 25 Rady Miejskiej w Rabce z 30 aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i winy. To jest uchwała 119. I tutaj pan chce uchwały zabrać głos. Proszę bardzo. No właśnie, o tej, panie przewodniczący, uchwale mówię, o tym numerze. Dobrze. Słuchamy. Ja bym chciał zaapelować do radnych wszystkich, żeby jednak negatywnie opiniowali tą uchwałę, ponieważ dochodzą słuchy od mieszkańców i okolicznych tutaj, od mieszkańców Rabki oraz Sołec w szczególności też, o tym, żeby jednak skłonić się nad konsultacją, gdzie w innych gminach były konsultacje z mieszkańcami, tutaj niestety ich nie było. Po drugie, uderzy tutaj w mieszkańców, którzy nie mają tej pomocy jednak dofinansowania. Ja to też potwierdzam i bardzo bym prosił o odrzucenie na ten czas wniosku tej uchwały, bo to się nic nie stanie, jak odłożymy w czasie, a naprawdę trzeba się skłonić nad tym problemem, bo tak jak mówię, uderzy to w mieszkańców, a mówienie tutaj, że mieszkańcy mogą sobie w zimnie siedzieć, pani burmistrz, na komisji, to nie jest na miejscu w tym momencie. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Można zabrać głos? Na komisji. Proszę bardzo, panie Amnyszcze. Ja może tak troszeczkę w podobnym tonie tutaj do kolegi Cieplińskiego, bo powiem szczerze, tak odnoszę wrażenie, że po raz kolejny decyduje się o pewnych dla nas istotnych sprawach ponad naszymi głowami, nie dając możliwości w ogóle wypowiedzenia się w tej sprawie. Już raz mieszkańców, przypomnę, zaskoczono w sposób odgórny i zdecydowano, że kosze na śmieci są B, tylko worki, że dwa razy w miesiącu jest OK, że wystarczy po jednym razie. Panie Jasiu, ale do meritum, do tej ustawy. To jest do tej ustawy. Ja cały czas się odnoszę do tej ustawy, więc proszę mi dać jak gdyby dokończyć pewną myśl. I teraz żąda się od mieszkańców rezygnacji na przykład z paliw stałych, mam tutaj na myśli drewno i używanie kominków. A co się oferuje w zamian? Technologie drogie związane z odnawialnymi źródłami, bez gwarancji odpowiedniego poziomu dofinansowania. Powstaje tutaj problem wykluczenia energetycznego mieszkańców, którzy są niżej uposażeni. Proponowanie przechodzenia na ogrzewanie gazowe w bardzo ograniczone ze względu na istniejącą sieć, korzystanie z sieci energetycznej dla celów grzewczych, a to już jest dla gospodarstw domowych, to już jest takie no prawie jak wołanie karpia o Wigilię i to wręcz jest samobójstwo finansowe dla gospodarstw domowych. I uważam, że zbyt dużo jest tym wszystkim obciążeń przerzucanych na barki tutaj mieszkańców, a zbyt mało jest, że tak powiem, wsparcia instytucjonalnego. I poza tym uważam, że skala takiego ubóstwa energetycznego w zakresie termomodernizacji
znajduje się gdzieś tam w środku tych wymienianych, tych wszystkich planowanych działań. Zaczyna się wszystko od kontroli, karania, zakazów, a uważam, że powinno być zupełnie odwrotnie. Od diagnozy się powinno zaczynać problemu związanego z określeniem tych wąskich gardeł we wsparciu finansowym gospodarstw domowych. I poza tym, to już jest moje osobiste wrażenie, że porażka Krakowa w walce ze smogiem spowodowała tutaj rozpaczliwe szukanie winnych gdzieś, gdzie ich tak naprawdę nie ma, czyli w bliższym i dalszym sąsiedztwie Krakowa. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, pan Skipiałek. Nie wiem, czy omawianiu tej uchwały wszyscy państwo zrozumieli, o co chodzi. Chodzi o czyste powietrze, to jest jedno, ale wszyscy podnoszą argument, że nie wolno palić drewna. Tam nie jest powiedziane, że nie wolno palić drewna. Wolno nie palić wtedy, jeżeli przekroczone zostają, ja dobrze zrozumiałem. Jak normy przekroczone zostaną, to wtedy wstrzymuje się opalanie drewna. Żebyście państwo zrozumieli, że nie jest zakaz palenia drewna, tylko jeżeli wchodzi sytuacja smogowa, tak, wtedy jest zakaz drewna. Tak to mam rozumieć, tak? Tak. No tak. Mogę ogłosić. Proszę bardzo, pan doradca wyjaśni te nieścisłości. Są same, panie profesorze. Uzasadnić proszę. Uzasadnić wprowadzenie tej uchwały. Państwa, z jednej strony jako gmina Radka z moim głosem zgłaszaliśmy oficjalny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, żeby zakaz całkowitego zakazu paliwa stałego, jeżeli w ogóle nawet mówimy o sercu uzdrowiskowym, żeby wykluczyć drewno. Dlatego, ponieważ my uważamy, że to jest zasób biomasy, że to jest biomasa odnawialna i my uważamy, że drewno powinno być w kominach. To jest jakby pierwszy temat. Myśmy złożyli taki oficjalny wniosek. Natomiast jakby oficjalny wniosek to jest jedna sprawa, natomiast to jaki jest obowiązek prawa, to jest druga sprawa. Zakaz spalania paliw stałych obejmuje tylko metropolię krakowską. I tutaj ktoś już powiedział, nie słyszałem dokładnie, że Kraków pewnie nie wywiąże się z tego. Natomiast też trzeba popatrzeć na drugą stronę. Jeżeli popatrzymy na przekroczenia i na wskaźniki, to rzeczywiście Kraków świeci się na zielono. Zawsze było tak, że Kraków był błędowy czy czerwony, a inne gminy były troszeczkę lepiej. Natomiast dzisiaj, jak oni ten zakaz wprowadzili, to rzeczywiście radykalnie poprawiła się jakość powietrza w Krakowie i to pokazują stacje wiosiowskie, monitoring obywatelski i tak dalej. To jest pewien model, który chcemy wdrożyć. Natomiast też trzeba jakiś zdrowy rozsądek w tym zachować. My chcemy, żeby był całkowity zakaz spalania w strefie uzdrowiskowej, ale nie chcemy wykluczyć tego drewna, bo uważamy, że to jest biomasa. To jest jedna sprawa. Na dzień dzisiejszy całkowity zakaz spalania paliw stałych dotyczy Krakowa, tylko Krakowa i oczywiście innych gmin, które sobie jakby nałożyły takie obostrzenia. My nie nałożyliśmy takich obostrzeń. My możemy, w ogóle nasza rada nie ma kompetencji w określeniu całkowitego zakazu spalania paliw stałych. Do kompetencji tych, Zarząd Województwa Małopolskiego podejmując odpowiednią uchwałę, może wprowadzić na danym terenie, na przykład na terenie gminy Radka Zrób, takie prawo. Rada Miejska niestety nie może tego zrobić. Także to jest jakby poza naszym tematem. To jest jedna sprawa. Natomiast tutaj chodzi o program ochrony powietrza, który został uchwalony we wrześniu. I proszę Państwa, to należy dobrze to przeczytać. Tam jest zapis, który mówi o tym, że jeżeli pojawi się pewna sytuacja, to co Pan tutaj radny już określił, pewna sytuacja alarmowa, czyli pewien stan, to wówczas osoby, które mają kominki, nie mogą ich używać. Natomiast jeżeli kominek jest jedynym źródłem, to tam nie ma zapisu, że nie można ich używać. Po prostu no, trzeba jakby też nie można sama co ustalić, to jest bez ogrzewania, no, to jest oczywiste. Natomiast to jest dla sytuacji takiej, że jest, mamy na przykład ogrzewanie gazowe, mamy kominek, są przekroczenia, masz zakaz wyłączenia kominka, wyłączasz ogrzewanie gazowe, koniec. Natomiast rzeczywiście tutaj usłyszałem tutaj wypowiedź jednego zarządzającego, my też jakby musimy sobie ustalić ten standard, do którego chcemy dążyć. No, wydaje mi się, że dobrze by było zrobić krok do przodu, czyli jeżeli jest taka sytuacja, że osoby mają tylko te stare kopciuchy, to my jako gmina powinniśmy porozmawiać o programie gminnym i dofinansować tą wymianę. Te dofinansowania u nas w Radce uważam, że bardzo dobrze się realizują.
Natomiast też nie wszystkie jakby, to też Kraków pokazał, że tak jest, nie wszystkie, zwłaszcza aspekt prawny tutaj nie pozwala na pewną wymianę, bo jeżeli stan majątkowy danej nieruchomości nie jest wprowadzony, no to taka sytuacja jest praktycznie nie do uwięzienia, już tak użyję takiego prostego języka, nie do uwięzienia, żeby mu wymienić ten koszt. Natomiast my jako gmina uzdrowiskowa też powinniśmy tutaj wyznaczyć pewien standard, to do czego my dążymy. Więc to w zasadzie chyba z mojej strony to tyle. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że my jak gdyby uchwalamy obowiązujące już prawo. My to po prostu dajemy do naszych dokumentów na podstawie obowiązującego prawa. Natomiast rzeczywiście to się często pojawia, ludzie przychodzą do mnie i myślą, że ten całkowity zakaz palenia paliw stałych dotyczy również rapki i się obawiają tego, że tak. Natomiast na dzień dzisiejszy takich obostrzeń nie ma. Dla naszej gminy uzdrowiskowej rapki. Proszę o głos, jak można. Moment, pani radna Ola Koper. Ja chciałam tylko zapytać, jaki mamy teraz jako miasto gmina Rawki program na przykład dla mieszkańców, jeżeli chodzi o dofinansowanie dla osób? I jaki to jest proces dofinansowania? Bo są różne właśnie programy. Czyli jakie są programy u nas aktualnie? Ja przy okazji tutaj chciałbym prosić, że jeżeli kiedyś będzie trochę czasu, to ja chętnie przyjdę do Państwa, opowiem o tym, jak było w przeszłości, w jakim jesteśmy miejscu i zastanowimy się, powiedzmy, do czego dążymy. Także jeżeli Państwo przyjmiecie taką komisję czy sesję, ja się przygotuję prezentację, pokażę Państwu pełne wyniki, jak to wygląda również w odniesieniu do pomiarów biesiadzkich, które są wykonywane w ramach Państwowej Monitoringu Środowiska. To taka dygresja. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć, że rzeczywiście jest jakby kilka programów funkcjonujących na rynku. Pierwszy program to były te, które my jeszcze realizujemy, to jest końcówka regionalnych programów operacyjnych. Tam można dostać do 14 tysięcy złotych. W przypadku, jeżeli ktoś wymienia kopciuka na kocioł gazowy, kończymy ten program, dostaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego zgodę na kolejne 100 tysięcy złotych, będziemy kolejne 7 kopciuków wymieniać do czerwca przyszłego roku. To jest dofinansowanie w ramach regionalnego projektu operacyjnego. Drugi projekt, który robimy jeszcze, to też jest końcówka, to jest dla mieszkańców, którzy na przykład nie mają sieci gazowej. Te osoby mogą skorzystać do dofinansowania przy wymianie starych kopciuków do kotłów na kotły mające standard tego projektu. To jest taka norma unijna, i tam mogą mieszkańcy liczyć na dotacje w wysokości do 9 tysięcy złotych. To są nowoczesne ekogroszki, nowoczesne kotły na paliwa stałe i mamy tam 5 pomp ciepła. 3 pompy ciepła już wypłaciliśmy praktycznie, można powiedzieć, że dojdziemy do tego. Natomiast był jeszcze realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program w ramach PONE. Te programy już nie funkcjonują. To miał być program dedykowany właśnie głównie dla mieszkańców stref uzdrowiskowych. Niestety okazało się, że pomimo tego, że myśmy jakby załatwiliśmy pieniądze, to nie wszyscy mieszkańcy mieli taką gotowość techniczną, żeby przystąpić do projektu. Bodajże mieliśmy około 20 kotów w strefie uzdrowiskowej, reszta poszła tam, gdzie po prostu ludzie byli przygotowani, dostali dofinansowanie. Tam mieszkanie dostało do 15 tysięcy złotych. To był rekord, chyba w ogóle nie wiem, czy w Małopolsce były jakieś gminy, które dawały takie wysokie dofinansowanie. Natomiast od jakiegoś czasu, bodajże od zeszłego roku, tutaj jest ma być jedna spójna polityka państwa, ma być jeden program. Ten program się nazywa Czyste Powietrze i tam można dostać dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania, do docieplenia. To można połączyć z ulgą termomodernizacyjną. Natomiast od 21 października funkcjonuje wsparcie w tym programie dla osób ubogich. I tam osoby ubogie, które wymieniają system ogrzewania, też mogą dostać nawet do 12 tysięcy złotych przy zmianie na gazówkę. Na gazówkę około 20-30 tysięcy, że to jest pompa ciepła. Natomiast tak jak mówię, wszędzie jest ten sam problem. Ja nie wiem, czy to nie powinna być jakaś akcja ogólnopolska, żeby po prostu prostować te księgi wieczyste, bo tutaj jak osoba przyjdzie i ma księgę wieczystą nieuregulowany, jest ten stan prawny nieuregulowany, to nie mam fizycznej możliwości, bo wojskie fundusze po prostu odsyłają do rozpatrzenia. Panie Staszku, może się umówimy tak, że na którejś komisji poprosimy pana, pan wyjaśni szczegółowo te wszystkie problemy, bo to powinno być wyjaśnione na komisji, a nie teraz na sesji przed podjęciem uchwały. Ale to w drodze wyjątku, proszę bardzo, był wcześniej Darek,
Pani już zadała za chwilę. Dzisiejszą chwilę, jakby ktoś się chciał z mieszkańców zapisać, to co pan podawał, założyć, nie wiem, ten gaz, czy na jaką grosze. Jest taka szansa, czy już są ludzie po... Jeżeli chodzi o wymianę kotłów gazowych, zwykłych takich kopcików na kotły gazowe, to już mamy praktycznie wszystkie ludzi na umowach. Od dwóch lat nam wisi wniosek w urzędzie marszałkowskim na kolejne 150 kotów, ale tutaj... A gazowe? Jak wieś... Na gazowe. A gazowe. Proszę. Ja, proszę państwa, jak widzieliśmy tutaj, ruszyły sieci gazowe, rozwój sieci gazowe. Wczoraj tutaj był pan z gazowni i mówił, że bardzo dużo ludzi też gazowe. Myśmy złożyli, aplikowaliśmy o kolejny środek. Nasz wniosek jest chyba, nie wiem, czwarty czy piąty w Małopolsce. Został bez rozpatrzenia ze względu na brak środków finansowych. Gdybyśmy dostali z obliczeń gazowych, gazowych, to my praktycznie można powiedzieć, że nie wiem, w bardzo dużym procencie byśmy już sobie poradzili z tą instalacją. Nie dostaliśmy. A na ten ekogruszy tylko... Na ekogruszy zostało mi tam, zostało mi około 12-13 miejsc, znaczy jakby nie zrealizowanych starego projektu. Natomiast Urząd Marszałkowski wyraził mi zgodę na to, że po pierwsze przesuną nam termin realizacji do końca września przyszłego roku, natomiast tych resztówek, czyli jak my na przykład dajemy 9 tysięcy, a powiedzmy ktoś dostał 4 tysiące, przepraszam, 6-7 tysięcy minimum, które dostaje od nas, ale te resztówki, które mi się uzbierało z tych 171 miejsc, to Urząd Marszałkowski wyraził nam to zgodę, że możemy za te pieniądze jakby przeznaczyć na kolejne zarazie. Więc ja przypuszczam, że jeszcze około 20 kotów jesteśmy w stanie wymienić. Natomiast to już zostaje tak, po nic i po tym nie ma nic. Pan Paweł, tak? Paweł, ty chciałeś zabrać głos? Tak. Proszę tak. Bardzo. Ja cię już miałem, poczekaj. Dyskryminacja? Dokładnie. Tu mam pytanie, czy te osoby ubogie będzie stać na opłacenie tych rachunków? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ to pytanie właśnie gdzieś w umysłach ludzi tkwi od lat 90., gdzie powiedzmy ludzie, jak mieli te kotłownie takie węglowe, przeszli na kocioł gazowy i po pierwszym rachunku z powrotem wrócili do kotłu węglowego, się okazało, że rachunki są astronomiczne. Natomiast proszę państwa, ja sobie jak wymieniam kocioł, czyli do tych ludzi, którzy tutaj wymienili te koty, to jest pierwsze moje pytanie. Pierwsze pytanie, czy pan zadowolony? A drugie to jest właśnie, ja mam tutaj za rachunek. I proszę państwa, to są dane od mieszkańców, którzy mówią, że mniej płacą niż przy kopciuchu i przy węglach. Dlatego, że te koty mają ponad 100% sprawności, czyli odzyskują z jednej jednostki elektrycznej, mają ponad 100% pozyskują energię, skończoność, jak już pozyskują ciepło ze spalania. Wyjdzie ponad 100%. Dlatego jedyne chyba medium, które nie podróżało, a raczej potaniało w tym roku, to był gaz. Więc to jest salto, bo nie ma porównania, że mówimy o eksploatacji i o wyborach. Tak, tylko rzeczywiście nie zapadnie gazu, to przecież odpowiednie materiał, który trzeba użyć, czyli grzejniki orurowane i tak dalej. No to jeszcze może teraz nie dostaje grzejników, czyli to się wiąże z wymianą tego. Teraz tak. Tak, proszę państwa. Tak samo termoizolacja. To jest bardzo ważny temat. To jest tak, proszę państwa, te 14 tysięcy złotych, które mieszkaniec dostaje, dostaje tak 8 tysięcy do kotła, czyli to jest kocioł górnej kuchni i 6 tysięcy do przeróbki wewnętrznej instalacji. Czy to pan powiedział? Właśnie jest modernizowany cały system rzeczy, to jest jakby po pierwsze, a po drugie opisy oświadczenie, że stary kocioł musi być. Dokąd to będziemy jeszcze dyskutować? To jest dofinansowanie do likwidacji, można powiedzieć. Tak. Tak, ile mieszkania musi założyć ze swojej kieszeni do tego domu? Zależy od tego, czy dom. Jaki dom, jak ocieplony. Już jechał ekspert do mnie. Pani Ola, pani dostanie głos zaraz. Zaraz pani dostanie go, cierpliwości. To jeszcze ja wyjaśnię, proszę państwa. Ja czekam. Też cierpliwości. Zarówno Województwo Dubowskiego, w ogóle eksperci, którzy się o tym zastanawiali, doszli do wniosku, że lepiej będzie, jeżeli właśnie, na jaki kryteria tutaj obrać, więc doszli do wniosku, że każdemu mieszkańcowi za darmo Urząd Marszałkowski sfinansuje wykonanie tak zwanej koncepcji. Czy jest ta osoba, w teorii, tak jest i w praktyce też, przyjeżdża osoba do danego mieszkańca, sprawdza, czy budynek jest docieplony i tak dalej,
i do tego dostosowuje moc kotła. I tutaj nie liczą się dochody, tylko to moc kotła, którą on wyznaczy w tej ocenie energetycznej, to jest po prostu prosty przelicznik do kilowata. Czyli on ustala, że konkretnie w tym budynku panu potrzeba, nie wiem, 18-20 kW i przelicza. Później to instalator ma jasną też sprawę, bo wie, o jakiej mocy ma, musi kocioł tutaj zainstalować. Średnie ceny, nie wiem, takie przypadki, żeby wiecie państwo, przychodzą ludzie u mocy i mówią, myśmy dostali tylko finał do 14 tysięcy z dofinansowania, macie się zamknąć. I instalatorzy to rozumieją, to i po prostu zamykają. Dobrze, dziękuję panie Staszku. Proszę bardzo, pani. Przewodniczący, po co głos? Tak, przychodzi do każdego domu. Proszę bardzo, jeszcze pani Ola i pan Marek i zamykamy dyskusję, bo nie dojdziemy końca. Ja mnie przeciął z kilkoma pytaniami, ale ja jeszcze co do tego, nie szkodzi, nic się nie zdarzy. W każdym bądź razie, ja mam takie pytanie odnośnie tych kwot, bo one są takie zachęcające dla mieszkańców. Dokłada się 12 tysięcy, 9 tysięcy. Jak to wygląda w praktyce? Bo ja wiem, że to wcale nie. To się jakby projekt odbył na taką kwotę, prawda? Ja obliczam na przykład dopłatę, czyli na przykład mieszkaniec ma emerytury, powiedzmy, mówię, 1200 zł, więc zostanie bardzo dużo. Nie, 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 bo to już się nie bankuje. Programy czyste powietrze. Ale pan tu podał takie kwoty, przepraszam, czy pan tu podał takie kwoty. Ale to mamy nawiązanie do tego, co powiedziałem. Jest kilka programów. W jednym programie jest od dochodu, a u nas jest od kilowata. Czyli wie pani, u nas, my, jak przychodzi ktoś do gminnego programu, to nas mówiąc kolokwialnie nie interesuje jego dochód. Jeżeli mówimy, to jest ten korzystniejszy wariant. To jest ten korzystniejszy wariant, który tak, więc właśnie, ja mam właśnie problem czasami. W tym momencie się to tak nakłada. Dokładnie, ja mam. W tym momencie nie można praktycznie ustalić, który jest korzystniejszy, bo korzystniejszy. Dokładnie, korzystniejszy, proszę państwa, jestem, bo ja mam ludzi, którzy przychodzą, mówią, no, z czystego powietrza przychodzą do gminy, mówią, że nie macie już miejsca, bo nie ma już miejsca. No i potem nie chodzi o właśnie. Natomiast tak jak powiedziałem. Korzystniejszy dla mieszkańców praktycznie nierealny. Nie do końca tak jest, bo teraz jest wsparcie dla ubogich mieszkańców. Weszła aktualizacja od 21 października. Jeżeli ma gospodarstwo jednoosobowe, jeżeli ten dochód miesięczny wychodzi około 1200 zł tam na miesiąc, to wówczas dostaje dodatkowe wsparcie w projekcie. Jeżeli jest gospodarstwo wielozoczne, na przykład mama, tata i no nie, trójkę dzieci i ten dochód jak się podzieli, im wychodzi ten dochód 1400 zł na głowę, to wówczas oni mają porównywalne, bo tam można dostać około 12 tysięcy do zmiany systemu ogrzewania, więc mają porównywalne te kwoty. Natomiast to dopiero weszło od października. Wcześniej było tylko 30%, a jeszcze wcześniej były inne zasady, ale później zachodzi szczegóły. Dobrze, ostatni głos pan Marek i głosujemy. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, bo tu wszystko pięknie, ładnie brzmi. Ja znam realia od drugiej strony pozyskiwania tych środków na to wszystko, więc wiem, o czym mówię i zdaję sobie z tego sprawę. Ja zadam tylko takie pytanie. Ile było wniosków złożonych na wymianę i na dotacje pomp ciepła, fotowoltaniki? Ile było pozytywnie, ile osób spełniło wymogi przez te wszystkie projekty? I druga rzecz to jest głosowanie nad tą uchwałą 119. Tu wyraźnie jest napisane zakaz eksploatacji kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, jeśli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania. I to, co powtarzałem, proszę państwa, na komisji wyraźnie mówiłem, jeżeli ktoś ma, załóżmy, pompę ciepła, która przykładowo dogrzewa do minus 15 stopni, to co ma zrobić, jeżeli będzie minus 30, minus 35, jeżeli ma tylko kominek z płaszczem wodnym, jeżeli ma piec jakiś, prawda, do palenia, co ma zrobić? Siedzieć w zimnie? Nie, włączyć piecyk z ogrzewaniem, czyli kominek z piecem wodnym. Czy słyszy pan, co powiedziałem? Jeżeli tu wejdzie zakaz i nie będzie możliwości ogrzania kominkiem, bo tutaj chodzi o kominku, o kominki, dokładnie o kominki. I załóżmy, ktoś ma kominek z płaszczem wodnym, ktoś ma pompę ciepła, która mu nie dogrzeje, to ja będę miał zakaz i inni... Wiemy, pan Staszek już odpowiada. Proszę mi nie przerywać, bo jeszcze nie... Panie Marku, panie przewodniczący, to są istotne sprawy dla mieszkańców. Proszę nie przerywać. Proszę troszkę kultury. No ale skracaj się pan. Ale co streszczaj się? Proszę siedzieć spokojnie.
Proszę wysłuchać. Pan jest radnym, uwagę na siebie. Proszę nie przerywać radnemu. Mam prawo głosu i mam prawo się wypowiadać, czy to się panu podoba, czy nie. Jeżeli się panu nie podoba, to proszę zrezygnować i się nie stresować. Dziękuję za doradę. Dobrze, skończę mówić, to powiem. I jeszcze nie skończyłem, proszę mnie słuchać. Więc tak, jeszcze raz, żeby było jasne. Przystępowanie do jakiegokolwiek projektu, z jakiegokolwiek tam zorganizowanego z zewnątrz, niektórzy mieszkańcy niestety uderzyli się ze ścianą. Pan Kierszczyn tutaj wie, o czym mówię i wie, jak jest w praktyce, więc ja tutaj, chodzi o tą uchwałę, żebyśmy nie tracili tu czasu. Ja proszę radnych, żeby skłonili nad tym się, żeby nie przegłosować pozytywnie tej uchwały, zrobić konsultację, poprosić o zmianę tego punktu zakaz eksploatacji tutaj kominku, bo naprawdę ludzie nie mają pieniędzy wszyscy na gaz, żeby sobie ogrzewać dom gazem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak czytamy tą całą uchwałę, proszę Państwa, to nie można mówić, że nas później to nie będzie dotyczyło. Jeżeli ją podejmiemy, to tu są ewidentne wytyczne tego wszystkiego. Więc to też jest takie wprowadzanie nas w błąd, że nie będzie nas to jako rabki dotyczyło. To po co to podejmujemy? Po co to podejmujemy, jeżeli nas to nie będzie dotyczyło? Jeżeli nie będzie dotyczył ten punkt tego zakazu? Co mają ludzie zrobić, którzy faktycznie grzeją tym drewnem? Przecież była mowa, że drewno jest jednak ekologiczne. Ja nie mogę cały czas palić. Na przykład w niektórych, proszę Państwa, państwach ograniczone są. Proszę mi nie przerywać. Proszę mi nie przerywać. Pan się chce pomodlić, proszę iść do kościoła. A nazywać tu Pana Jezusa. No. Proszę Państwa, w niektórych państwach, jeżeli są normy określone w danym mieście, mieszkańcom pomontowali na przykład czujniki zanieczyszczeń, czyli czujniki norm pyłowych. I teraz mi chodzi o to, że jeżeli ktoś ma kominek, owszem, niech nie pali w lecie, bo jak ma pompę ciepła, to sobie dogrzeje w lecie. Mi chodzi o to, jeżeli spada temperatura poniżej 30 stopni i ktoś ma sprzęt, który nie wydoli ogrzać tego domu, to ja jestem za tym, żeby jednak mógł dogrzać ten dom. W związku z tym, no tu troszeczkę chyba jest logiki, prawda? To co, mamy siedzieć wszyscy w zimnie, bo panu wojewodzie i innym tam z tego... Dobrze, proszę mi nie przerywać, pani burmistrz, bo pani jest tylko tam gościem. Jak pani udzieli przewodniczący głosu, to będzie pani tutaj sobie... Proszę mi nie przerywać, bo świadczy to o pana kulturze w tym momencie. Naprawdę mi się to nie podoba, wszystko co robicie i ja tylko... Panie Marku, pan powtarzał o pompach wodnych ciepła już piąty raz, o pompie ciepła. I my już to słyszymy i teraz chcemy, żeby pan Kierszczyn wyjaśnił tą sprawę. I nie dotyczy nas. Głosowali negatywnie. Do sedna. Proszę wyjaśnić, o co to chodzi, bo to bez sensu jest ale gadanie. Panie przewodniczący, o co chodzi, bo siedzę w temacie i to lepiej niż pan, nie obrażając pana. Bo widzę, że pan nie wie, o co chodzi, skoro pan pyta. Dobrze, pan jest genialny i skończmy, proszę pan wyjaśni, o co to chodzi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę uprzejmie. Były dwa pytania, pierwsze dotyczyło OZE, drugie dotyczyło pompy ciepła. Rozumiem, że jest problem. Tutaj ja... Nie widzę żadnego problemu, żeby zwrócić się taką prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o uregulowanie tej kwestii w programie, to nie powiedzam, że oni mogą zrobić poprawkę. Także jeżeli czujesz, pan Marek uważa, że rzeczywiście tak jest, nie ma problemu, taki wniosek możemy złożyć. Tylko bo Rada Miejska nie jest władna do tego, żeby zmieniać program ochrony powietrza. Natomiast na tym jak najbardziej uważam. Decyzja Urzędu Marszałkowskiego nie jest. Dokładnie, no wiecie Państwo, bo może oni też tak. Można prosić o głos? Ale proszę Państwa, jeżeli my odrzucimy teraz tą uchwałę, to może damy sygnał, damy poważny sygnał do tych osób, które to tworzą, żeby się zastanowiły, co tu wpisują, bo każde miasto ma swoją specyfikę, prawda? Tutaj ludzie też dużo ogrzewają drewnem, prawda, paliwami stałymi. To weźmy się za tych, co palą śmieciami, co palą brudnym węglem. Druga sprawa, miał wejść niebieski węgiel, o którym była taka mowa, takim echem szerokim. Próby były w Nowym Sączu bodajże robione. Gdzie to mamy? Obiecanki, cacanki. Ludzie będą wykołowani, jak zwykle zresztą.
WOŚ tak samo, programy, panie Staszku, pan wie, o czym mówię. Było obiecane, że jak ktoś zamontuje sobie fotowoltanikę, do pół roku miało być zwrot kosztów za kredyt i tak dalej. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Notorycznie się zmieniają regulaminy tych dotacji, notorycznie jakieś są problemy. Wiem, o czym mówię. Wiem, o czym mówię. Dlatego ja chcę, żeby dać poważny sygnał tam u góry rządzącym, że to nie jest w porządku, że to nie jest halo w tym momencie. Myślę o tych ludziach i mieszkańcach, których nie stać na takie rzeczy jak grzanie gazem. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zgłosić wniosek o zamknięcie dyskusji. Tak, tak, wszystkie sprawy zostały poruszone i proponuję... Przyjęte było, że pan Marek jest ostatni w dyskusji. W związku z tym zamykam dyskusję. Zamykam dyskusję nad tym tematem i przed... Boże. Nie Boże, panie przewodniczący. Dyskusję i przystępujemy do przegłosowania. Czy kończymy dyskusję nad projektem, nad punktem drugim. Przechodzimy do głosowania. Proszę, pan Marek Ciepliński. Ja jestem za tym, żeby dalej dyskutować. Czyli jest pan przeciw. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Karkuli. Nie ma pani Aleksandra Koper. Jestem za, ponieważ uważam, że to jest problem. Ja to już jest za. Oczywiście, że ten projekt ten na komisję. I nad tym programem, jeżeli już chodzi o to, rozmawialiśmy kilka razy, bo pan jeszcze nie pierwszy raz jest u nas, nie pierwszy raz nam przedstawia pewne fakty. I myślę, że trzeba już zakończyć na razie tą dyskusję. Spotkamy się i będziemy dyskutować na komisji, powiedzmy, problemowe. Dziękuję pani Kopę. Pan Darek Krzysztof. Jestem przeciw. Jest pan przeciw. Tak. Przeciw zamknięciu dyskusji. To ty mi gadałeś, tak? Dobra. Pan Jan Kwatera. Właściwie nad czym w tej chwili głosujemy? Głosujemy nad tym, czy zamykamy dyskusję nad tym projektem, który rozpatrywaliśmy, projekt 119 uchwały. Jestem przeciw. Czyli pan chce dalej dyskutować. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Pani Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Jestem za. Robert Skipiała. Ja. Śmietana Józefa. Jestem za. Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Jestem za. I wracamy do pani Doroty Majerczyk. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 głosów jest za tym, aby zakończyć dyskusję nad projektem 119. Wpisz tutaj. Proszę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Trzy przeciw. Do głosowania nad projektem 119. To jest, proszę państwa, projekt uchwały, która była zatwierdzona przez nas, przyznana 30 października. My tylko dzisiaj mamy pewne korekty. Dlatego też myślę, że nie ma sensu czytać. Wszyscy państwo otrzymaliście. W związku z tym przystępuję nad głosowaniem projektu uchwały 119. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Pani Karkuli nie ma. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Jest przeciw wprowadzeniu. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Wprowadzeniu. Pan Jan Kwatera. Jestem przeciw. Pan Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majerczyk. Gdzie ta nasza pani Dorota jest? Pani Dorota Majerczyk, słyszy nas? Halo? Włączyła się teraz pani. Pan Piotr, tak. Jestem przeciw. Pan Paweł Rogowiec. Pan Robert Skipiała. Za. Pani Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Halo. Nie
Dobra. W takim razie głos. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przeciw i jedna nieobecna. Znaczy dwie nieobecne. Dwie osoby nieobecne. Dobrze. W związku z tym większością głosów projekt uchwały został przyjęty. Przy uchwale 119. Przy uchwale 119. Jest. Proszę Państwa, przystępujemy w takim razie do głosowania punktu drugiego, do głosowania uchwały 120, projektu uchwały 120. Może poproszę Panią, może inaczej. Projekt tej uchwały dokładnie Pani Skarbnik mówiła na komisji i jednogłośnie została przyjęta przez radnych. W związku z tym, czy jeszcze pytania jakieś w tej sprawie? Nie ma, dziękuję. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały 120. Pan Marek Ciepliński. Za. Pani Małgorzata Choim. Pani Karkuli, nie ma. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. A na sesji, na komisji był za. Pan Jan Kwatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majewczyk. Pani Dorota, nic nie napisane. Gdzie jest? Ja nie mam tego. Przesunąć. Nie, nie, czekaj, to musimy. Nie. Aha, tu jest pasek, dobra. Dobra, jest za. Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Robert Skipiała. Józefa Śmietana. Rafał Wójtowicz. Piotr Żółtek. Jestem za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście jest za. Dwóch przeciw. Wstrzymał się jeden. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do realizacji podpunktu numer 3 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Uchwała 121. Uchwała została po zmianach, oczywiście, żeby było, bo my prowadzili zmiany. Po zmianach na komisji za było 6 osób, 2 się wstrzymało, nikt nie był przeciw. Czy w tej sprawie jeszcze pytania są? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały 121. 121. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Za. Pani Karkuli. Nie ma. Pani Aleksandra Koper. Przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Przeciw. Pani Jan Kwatyra. Za. Pani Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majewczyk. Za. Jest za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Gowiec. Robert Skipiała. Za. Śmietana Józefa. Za. Rafał Wójtowicz. Za. Piotr Żółtek. Jestem za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć za. Raz, dwa, trzy, cztery, się jest przeciw. W związku z tym projekt uchwały został przyjęty przy 10 głosach popierających, 4 przeciwnych. Przystępujemy w takim razie do uchwały numer 122 w zmianie wieloletniej prognozy finansowej, która jest automatycznie związana z projektem uchwały 121. Projekt otrzymał pozytywną opinię. Jeden się wstrzymał, jeden był przeciw, sześć
dwóch radnych za. Są pytania? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania 112. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Pani Karkuli. Nie ma. Pani Aleksandra Koper. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatera. Da. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. 7. Tak, za. Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Robert Skipiała. Józefa Śmietana. Rafał Wójtowicz. I Piotr Żółtek. Jestem za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 za, 4 przeciw, 3 głosy. Mogę tu coś powiedzieć? Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, no ja wiem, że każdy radny ma prawo do własnego zdania, ale ta uchwała i ta poprzednia uchwała powoduje, że my zmniejszamy zadłużenie naszej gminy i to znaczne kwoty, bo w porównaniu do tego, cośmy przyjęli w budżecie, to jest 3,5 miliona. No, ale widzę, że nie wszystkich to przekonuje. Nie wiem, może jak było 10 milionów, może by bardziej przekonało. Ale myślę, że 3,5 miliona też nie znam. To... Nie, myśmy już skończyli, uchwała została przegłosowana. To jest wolny wniosek. Panie Marku? Tak, to wolny wniosek. To jest uwaga burmistrza, miał prawo w każdej chwili. Pan zanotuje wolny wniosek. Panie Przewodniczący, odnoszę się do uchwały. Pan mówi, że takie prawo, a my nie mamy. My mamy, Panie Przewodniczący. No co Pan mówi, że nie mamy? Panie Marku Ciepliński. Panie Przewodniczący, łamie Pan notorycznie w tym momencie. Dobrze, pan. Proszę zgłosić do wojewody. Masakra. Proszę napisać zażalenie do wojewody. Przystępujemy, uwagi, te do tego uchwały 121 i 122 w wolnych wnioskach. Teraz przystępujemy do głosowania uchwały 123. Proszę bardzo, uchwała została... Pogadamy o tym w wolnych wnioskach, nie teraz. Panie... Dobra. Proszę Państwa, nie róbmy jarmarku. Przystępujemy do uchwały... Do głosowania uchwały 123. A czemu 6? Ja mam 13. Bo wprowadzone zostały do porządku obrad i zmienił się porządek o te dwa projekty. Mamy 126 uchwałę, tą, którąśmy wprowadzili w pozycji 5. To jest ta uchwała, o którą prosił Pan Burmistrz, żebyśmy ją przegłosowali. Proszę bardzo, projekt uchwały był omówiony na komisji. W za było 6 radnych, 2 wstrzymało się. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś? Nie ma. To jest problem. Jeszcze to jest można. No, proszę bardzo. To tylko taka drobna uwaga techniczna. Panie Przewodniczący, jeżeli tam mamy przechodzić do głosowania nad projektem, to żeby Pan Przewodniczący był łaskaw, że tak powiem, przedstawić tak dosłownie krótko, bo ludzie nas oglądają, ludzie też by chcieli wiedzieć, czego konkretna uchwała dotyczy. Dobrze, dziękuję. Bardzo. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, uchwała 126 wprowadza tylko małą zmianę. Przeczytam tytuł. W sprawie zmiany uchwały 28/234/20 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z 25 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Myśmy tą uchwałę przyjęli i wojewoda po prostu nam wytknął błąd w sformułowaniu zdania i wprowadzamy tylko korektę, która polega na wpisaniu nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy. I tylko taką zmianę wprowadzamy do poprzedniej uchwały, tą uchwałą numer 126. A jakie jest uzasadnienie tej uchwały? Proszę Pana, mieliście podane, no to przecież nie będziemy i była... No... Uchwały będą na BIP-ie wszystkie.
No ale co tu już pan przeczytał? Pan wśród przeczytał uzasadnienie. Ustala, uchwała jest podejmowana w związku ze zmianą stawki. To samo, co powiedziałem przed chwilą, tylko przeczytam ci to, jak tak żądacie. Ale myślę, że uzasadnienie dotyczy czego? Uchwały, a nie dotyczy tego, że uzasadnienie powinno być podane, że po prostu była błędnie... A co powiedziałem? A co powiedziałem? Przecież powiedziałem. Ale uzasadnienie tego nie pisze. Nie ma zapisanego w uzasadnieniu. Tak samo dotyczy to drugiej uchwały. Też nie ma w uzasadnieniu, że błędem było to, że uchwała ustawy jest porządkowa. Dobrze, ja poproszę w takim razie tych, którzy przygotowują te uchwały i panią mecenas, która pod względem merytorycznym uchwały zatwierdza, żeby tego typu rzeczy były w uzasadnieniu naniesione. Zgoda? Dobrze, dziękuję. W takim razie przystępujemy do głosowania. Dobrze, dziękuję. Uwagi są zasadne. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały 126. Pan Marek Ciepliński. 126? Tak, 126. Ja jestem przeciw. Została prowadzona przez głosowanie w punkcie 5, w drugim paragrafie podpunkt 5. Przeciw. Przeciw. Słychać mnie? Dobrze, jest przeciw. Pani Małgorzata Choim. Pani Karpuli. Nie ma. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Dariusz Krzysztof. Przeciw. Pan Jan Kwatera. Wstrzymuję się. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majewczyk. Za. Zaraz 7. Dobrze. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Bogowiec. Jestem przeciw. Robert Skipiała. Za. Józefa Śmietana. Za. Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Jestem za. I jeszcze Dorota Majewczyk zostaje. Pani Dorota. Nie ma. Nie ma. Za. Za już. 14-14, za. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery przeciw i jeden się wstrzymał. Projekt uchwały zostaje przyjęty. Przystępujemy do projektu uchwały 127 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. I też, proszę Państwa, w związku z tym błędnym sformułowaniem musimy nanieść poprawne sformułowanie w deklaracji. Po prostu tylko tym się to różni. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania nad projektem. Można, bo to odnośnie tego jest to projektu 127, tak? Tak, 127. Więc ja może tak krótko, ponieważ przy poprzednim projekcie się wstrzymałem, w tej chwili również składam deklarację, że wstrzymam się od głosu, a pozwolę sobie tak dosłownie krótko uzasadnić to, bo ja nie wnoszę żadnych uwag ani do szaty graficznej, ani innych detali tej deklaracji. Jednak chciałbym zwrócić uwagę na fakt, przez to moje głosowanie, na fakt, że mimo że jest koniec roku, nie załatwiliśmy pewnych spraw związanych ze zmianami w regulaminie odbioru śmieci. I mimo wielokrotnych tutaj uwag, wniosków, interpelacji, które składałem, sprawa zostaje dalej niezałatwiona. Obowiązuje według mnie, bzdurny według mnie oczywiście, oblig gromadzenia śmieci w workach i opróżniania i nieopróżniania pojemników. I to jest moje zdanie, że jeżeli mieszkaniec ma coś zadeklarować i poświadczyć to własnoręcznym podpisem, to przed tym faktem uważam, że powinny zostać załatwione w taki czy w inny sposób wszelkie inne sprawy formalne. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Do deklaracji, tak? Tak. Proszę tak. Pani Koper. Tak, proszę pan. Skierowaliśmy wniosek do pana przewodniczącego. W związku z podjętymi uchwałami, to są cztery uchwały podjęte 25
listopada 2024 zwodów i cen śmieci w gminie Radka. Wnioskujemy o zwołanie komisji programu w celu aktualizacji regulaminu dotyczących gospodarowania odpadami w naszej gminie. Wniosek proszę traktować jako gminny. I to chodzi o proszę ten regulamin, który obowiązuje został. Ja muszę to zanalizować z tym z wydziałem gospodarczym, dlatego że ja nie wiem o co dokładnie, czy oni nie zrobili tych poprawek już, czy nie wydrukowali. No. Bez komisji? Nie, czy nie przygotowali i wtedy byśmy dopiero wiedzieli kiedy. No, bo ja nie wiem, czy w tym tygodniu damy, czy w tym tygodniu damy radę, bo ja ten wniosek przyjmę, tylko że ja nie wiem kiedy. Bo to mówisz pilne, to pilne może być. No panie przewodniczący, to ja tak na odległość również się pod tym wnioskiem podpisuję. Dobrze panie Jasiu, nie ma problemu żadnego. Tylko 9 radnych, którzy podpisali się pod tym wnioskiem. No. 9 radnych się podpisało pod wnioskiem. Proszę państwa, ja skontaktuję się z komórką, która o tym decyduje i ogłosimy spotkanie, termin spotkania. Dobrze? Tylko nie wiem, czy w tym tygodniu damy radę. Już nie damy rady. No, ani w przyszłym. Po świętach dopiero. No, bo święta mamy sesję i tym bardziej nie damy rady w nowym roku. To o tym regulaminie. Dobrze, wniosek jest zasadny. Proszę mi go dać później, jak będziecie petycję składać. Albo od razu. No, dobrze, w takim razie przystępujemy do głosowania projektu uchwały 127. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Pani nie ma. Pani Aleksandra Koper. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatera. Przyjmuję się. Pan Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majewczyk. Niech się wpisze tam z łaski swojej 14, bo ostatnia była. Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Robert Skipiała. Za. Pani Józefa Śmietana. Za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Raz, dwa, trzy, cztery. To nie można. Nie róbcie samowolki. Tak. Pozbyć miejsca. Dzwonisz Beatko tam do niej? Pani Dorota Majerczyk. Jestem. Halo. Tak, tak. Na mam problemy po prostu z połączeniem. Przepraszam bardzo. Cały czas mi zrywa połączenie. Pytanie, czy jesteś za uchwałą? Tak, jestem za. Dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Za. Raz, dwa, trzy, cztery. Przeciw. I jeden wstrzymujący się. Projekt uchwały przechodzi pozytywną opinię. I teraz zgodnie z punktem trzecim podjęcie uchwał na wniosek przewodniczącego Rady w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Gdzie są te? Przeczytam pełny tekst. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargę reprezentowania Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi z 23 listopada 2020 roku na uchwałę nr 10/63/19 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczania parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdu i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania. Dalej podnosi się uchwała. Zmienia się uchwałę numer sposobu ich pobierania zmieniono uchwałą nr 13/82/19 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 27 września 2019 roku.
Czy państwo wiedzą, o co tu chodzi? Tak. Ja chciałabym tylko zapytać, jeżeli mogę, bo interesuje mnie jedno. Dlaczego my już dajemy upoważnienie do sądu wojewódzkiego i naczelnego administracyjnego? A czy już była w normalnym sądzie jakaś skarga rozpatrywana, po prostu czy, normalnym, przepraszam, wypowiedziałam. Czy w ogóle już była ta skarga rozpatrywana przez jakikolwiek sąd? Bo my tu dajemy jak gdyby pełnomocnictwo już do sądu wojewódzkiego i apelacyjnego w Warszawie. To jest odpowiedź na pismo, które pan złożył i ono automatycznie nie, od razu na główku wzywa nas. Proszę bardzo, ktoś. Proszę. Chcę wyjaśnić, że skarga do prawa wpłynęła i my mamy dwa jakby oryginał i odpis. I w momencie pełnomocnictwa udzielenia pełnomocnictwa zobowiązujemy panią mecenas do przesłania tych skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A w związku z powyższym, że jeżeli będzie się toczyć sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i miałaby się toczyć dalej w sądzie to wtedy musi mieć wymóg adwokacki i wtedy nie możemy jakby sami siebie reprezentować. Jedną uchwałą jakby załatwiamy te dwie sprawy. Rozumiem. Mhm. Czyli jeszcze nie było w tej sprawie, że nie. Odpisy są u nas, mamy 30 dni na przesłanie skargi do Sądu Wojewódzkiego. Dziękuję. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania projektu uchwały 123. Pan Marek Ciepliński. Przyjmuje się. Pani Małgorzata Oim. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Jan Kwatera. Za. Pan Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Wstrzymuję się. Pan Robert Skipiała. Pan Robert tu. Józef Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. Pani Dorotka Pisarze jest za. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Wstrzymało się. Pełnomocnictwo zostaje przekazane pani mecenas. I teraz mamy projekt uchwały. 123, teraz 124. Proszę państwa, jest to również korekta, która została nam. Może odczytam tytuł uchwały. Zmiany uchwały 26 przez 237 przez 20 Rady Miejskiej przez 28 października 2020 roku w sprawie usytuowania posągu na granitowym cokole. Proszę państwa, w identycznej uchwale, którąśmy przyjęli właśnie we wrześniu, październiku, musimy tylko zmienić słowo, uchwała wchodzi w życie, czyli paragraf trzeci, w życie z dniem podjęcia, bo w tamtej uchwale napisaliśmy, że uchwała wchodzi zgodnie z terminem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W związku z tym wojewoda odrzucił, że jest to nasze prawo lokalne, i dlatego nie musimy wyznaczać i ono wchodzi z dniem podjęcia. Czyli tylko ta zmiana, która tutaj wynika z korekty, jak gdyby zapisu. Wiemy, o co chodzi, czy nie? W związku z tym przystępujemy. Proszę. Ja chciałam tylko zapytać, czy można uzyskać odpowiedź, jaka kwota została po prostu zebrana od darczyńców na ten. Nie mówię z budżetu. Chwileczkę, myśmy tam. Ale ja mam nazwiska wypisane tam z wszystkimi danymi. Ja nie odnotowuję może, to bo nie bardzo wiesz. Załóżmy na kwota, ile budżet miasta przeznaczył na to, ile było do pieniędzy. Dobrze. Proszę państwa, to w międzyczasie będziemy głosować, bo to nie będzie chyba kolidowało z. No. Proszę przyznać do głosowania uchwały 124. Pan Marek Ciepliński. Za. Pani Małgorzata Choim. Za. Pani Kaszuli nie ma. Pani Aleksandra Koper.
Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuje się. Pan Jan Kwatera. Za. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Paweł Rogowiec. Jestem za. Robert Skipiała. Za. Józefa Śmietana. Za. Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Jestem za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 12 osób za, 1 jest przeciw i 1 się wstrzymał. Dobrze, czyli poprawka zostaje naniesiona i zostaje projekt uchwały numer 125. Proszę Państwa, to jest uchwała Komisji Skarg i Wniosków. Proszę. Przeczytam tylko, że w sprawie zmiany załącznika do uchwały 23/180/20 Rada Miejska w Rabce Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie rozpatrzenia skargi z 6 grudnia 2019 roku opatrzonej numer Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju ORG 1510.15.2019. Proszę Panią Przewodniczącą o uzasadnienie. Ja może Pani mówię, to kolegów radnych o tym, że tam była sprawa taka, że wojewoda jak gdyby uznał, że uzasadnienie, które komisja w pierwszej skardze przedstawiła, po prostu było za słabe, jak gdyby wymaga troszkę więcej argumentów dotyczących sprawy. W związku z tym komisja przygotowała nowe uzasadnienie. Ja Państwu odczytam i proszę o przegłosowanie tej uchwały. Po rozpoznaniu skargi i zgłoszeniu prośby do Wydziału Zakładu Geodezji o informację o zakresie sprzedaży lokali zasobów gminnych na ręce krajowej, Rada Miejska stwierdza, co następuje. Ostatnia sprzedaż lokalu mieszkaniowego zasobów gminnych nastąpiła w 2018 roku, gdzie wydała była burmistrz Rafał Struna. W wyniku pożaru w willi pod Aniołem w 2018 roku wracone zostały 3 lokale, co wymusiło na gminie zaprzestanie wyprzedawania lokali gminy w tradycji zamieszkujących w celu zapewnienia minimum lokalowego osobom oczekującym na wynajem lokalu socjalnego. Otrzymane dane stawiają za złożoną skargę sprzeczności ze stanem faktycznym, ponieważ skarżąca zarzuca, że innym najemcom udzielane są zgody na wykup mieszkań, a jej nie. Powołując się na powyższe argumenty, wyznaczona uchwała nr 38/242/13 Dziennik ustawy województwa małopolskiego z 2013 roku, pozycja 49-19, z późniejszymi zmianami, obowiązująca opinię Rada Zdrój w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, decyzja w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobów gminy leży w gestii burmistrza. Opierając się na paragrafie 1 ustęp 2 litera A wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym dla osób gminy Rabca Zdrój na lata 2017-2022 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 37/275/17 Rady Miejskiej Rabca Zdrój z 5 października 2017 roku zwraca uwagę na fakt, iż gmina miasta ustawowe obowiązki zapewnienia przez gminę lokali komunalnych określonej kategorii osób, gmina jest zobowiązana prowadzić racjonalną gospodarkę posiadanym zasobem mieszkaniowym. Rada Miejska na podstawie uchwał obowiązujących gminy Rabca Zdrój, a także przedstawionej aktualnej sytuacji lokalowej gminy stwierdza, że podniesione przez Panią i te twarde argumenty są bezzasadne, że brak jest podstaw do uznania, że decyzja burmistrza o odmowie sprzedaży lokalu mieszkalnego traktowanego przez skarżącą narusza prawo. W związku z powyższym Rada Miejska Rabca Zdrój uznaje skargę za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. W związku z tym pytam, czy ktoś chciałby coś w tej sprawie? Nie. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały 125. Pan Marek Ciepliński. Wstrzymuję się. Pani Małgorzata Choim. Pani Aleksandra Koper. Pan Dariusz Krzysztof. Za. Pan Jan Kwatera. Za. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Robert Skipiała. Za.
Józefa Śmietana. Za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Za, jeden przeciw i wstrzymał się, jeden wstrzymujący. Projekt uchwały przeszedł 13 głosami. Dziękujemy. I proszę Państwa, przeszlibyśmy do punktu 5. Podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia woli na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek ewidencyjnych 1526, 1615, 1649 obręb Rabka. Projekt 128. Proszę Państwa, myślę, że nie będziemy powtarzać się. Pani radna przy wprowadzeniu tego projektu już wyjaśniła wszystkie problemy i dlaczego ten projekt uchwały musi być w tak pilnym trybie procedowany. W związku z tym pytam jeszcze, czy ktoś chce zapytać coś. Nie ma. Przystępujemy do... Pan nie może, przykro mi. Nie może pan. Proszę bardzo. Chodzi o nabycie, takie zrzeczenie się mieszkańcom na rzecz. Przejęcie na własność. Przejęcie na własność gminy. Proszę się, pan nie może ani... Nie, my wiemy o tym wszystkim. Dziękuję, proszę bardzo. Dobre pytanie, czy to będzie odpłatne, czy to będzie przekazanie jak gdyby... Jest w gestii, ja uważam tak, że w gestii tych trzech właścicieli tych trzech działek jest po to, żeby jak najszybciej sprawę załatwić, nawet ten, żeby jak najszybciej... W rejestrze gruntów samoistnym posiadaczem jest gmina. Gmina, my jesteśmy samoistnym posiadaczem tego, tylko nie mamy innej własności. Proszę bardzo, pan burmistrz, najważniejsze. To, o czym pan zaczął właśnie mówić, to chodzi o obszar dróg, gdzie samoistnym posiadaczem wpisana jest gmina. I teraz kwestia dotycząca dojazdu do tych budynków. Jeżeli gmina nie będzie właścicielem, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, że kolej potraktuje poważnie tamtych mieszkańców. Dobrze. Jeszcze dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Tak, ponieważ jest to właśnie sprawa bardzo pilna, jestem za mieszkańcami, od razu mówię, jestem za. Dziękujemy. Małgorzata, pan już Marek zagłosował za. Pani Małgorzata. Pani Karkuli nie ma. Pani Aleksandra. Jestem za. Pan Dariusz. Pan Jan Kwatera. Za. Pan Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Paweł Rogowiec. Za. Pan Robert Skipiała. Za. Pani Józefa Śmietana. Za. Pan Rafał Wójtowicz. Za. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. I szanowny pan Dariusz Krzysztof. W związku z tym 14 radnych jednogłośnie. Ja mam jedną prośbę, jeżeli mogę skierować taką. Proszę panią. Żebyście byli na tym uprzejmi, żeby nas informować na przykład, jak ta sprawa nabiera tempa, jak to jest zrealizowane i ewentualnie jakie będą skutki tego wszystkiego. Dobrze. Żebyśmy mieli jakąś informację. Będzie medialnie nagłośnione na pewno, może pani być pewna. Proszę Państwa, na punkcie 5, głównym punkcie została jak gdyby zamknięta, zostało zamknięte procedowanie projektu uchwał i przystępujemy do punktu 6, poinformowania pisma skierowanych do Rady Miejskiej. Chciałbym poinformować, że w międzyczasie wpłynęło pismo, które przewodniczący miejskiej w Radce Zdroju, petycja. Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 listopada 2014 roku o petycjach, dającej nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także w artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym, wzywam Radę Miejską w Radce Zdroju do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniżej. Uchwała.
Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych, wykluczające społecznie mieszkańców gminy Rabka-Zdrój z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcając do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Rabka-Zdrój. Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku, których eksperymentami biorcami mają być także mieszkańcy gminy Rabka-Zdrój, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienie pożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 numer Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Z poważaniem, Irena Garaś. Kto to jest? Nie mam pojęcia. Jest artykuł, ten pisze Bur Rusocice. Nie wiem, nie mam pojęcia. Proszę Państwa, Pani Olu, wielką radością oddaję Pani to pismo. Jako szefowa komisji. I proszę Państwa, zostaje nam pytania i interpelacje. Czy są jakieś... Proszę. Zaraz, już Panie Janie, proszę Pan Robert, Rafał. Ja mam tutaj takie dwa wnioski wspólnie z panem Stachem napisane. W gminie mieszkańców składamy wniosek o zmianę regulaminu korzystania z płatnego parkingu przy ulicy Orkana, tak aby została uwzględniona możliwość zaparkowania pojazdu bez pobierania opłaty przez pierwsze 30 minut. Z parkingu korzysta wiele osób, które przyjeżdżają na tylko na cmentarz, aby odwiedzić groby bliskich. Są to z reguły nasi mieszkańcy, którzy nie zostawiają samochodu na wiele godzin, tak jak tzw. turyści parkowi. Dla mieszkańców miał zostać wdrożony program pod naszą kartą mieszkańca, który miał być pewną formą gór, także dla parkujących w strefach płatnych. Niestety karty do tej pory nie ma. To jeden wniosek. Drugi jest dotyczący sieci. W gminie mieszkańców składamy wniosek o uwzględnienie w rocznym harmonogramie wywozu, przyszłorocznym harmonogramie wywozu nieczystości stałe z terenu gminy Rabka Zdrój, przynajmniej jednorazowego odbioru odpadów wielkogabarytowych przez firmę odbierającą odpady. Niestety obecny system zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie spełnia oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy nie mają własnego transportu lub których nie stać na wynajęcie transportu i pomimo tego, że płacą za wywóz odpadów, nie mogą z tej możliwości skorzystać. Wspólne jest on taki drobny. W gminie mieszkańców Kościuszki zwracam się z wnioskiem o naprawę oświetlenia publicznego na tej ulicy. Tam wyświeci kilka lat. Panie Rafale, tam Pan w tym pierwszym punkcie pięknie sprecyzował, ta końcówka mi się najbardziej podoba. Chodzi o tramwaj. Chodzi o to, że karty jak nie było, tak nie ma. Ile razy prosiłem, żebyście Państwo składali jakiekolwiek propozycje, żebyśmy mogli się zastanowić nad tym. Przecież my nie możemy sami zdecydować. Panie Przewodniczący, to było już kilka razy. No, ale daliście jakąkolwiek propozycję? To dotyczyło wszystkich świętych, żeby te dni wyłączyć. Było wyłączone wszystkich świętych. Było. No wszystkich świętych, tego nikt nie było. No, wszystko wyłączone. Wszystko było wyłączone. Ale wtedy, kiedy to dużo. No. Dobrze, ale to proszę Państwa. Tak, proszę bardzo. Proszę Państwa, odnośnie tej karty, ja myślę, że trzeba by było, Panie Burmistrzu, zastanowić się, powiem taki sens, jaki ludzi, którzy mają doświadczenie, jest rada, jak nie rada, tylko nasza straż, jest policja, jest to.
dobra, jakiś zespół, który by się zastanowił, ewentualnie ma chyba sąd już tą kartę. Chciałbym było tam może do nich odpatrzeć, jak oni to zrobić. Zgadza się, tak, z waszej strony oczekiwania. No to wiemy, że przygotuję. Swoją drogą my możemy tak, pan mówi, ja się ja tam mogę złożyć, tylko że mówię, chciałbym było. No może tak zrobić, że poskłada, zrobić jakiś termin do złożenia, a potem trzeba się oni na tym. Jeżeli chodzi o Piłsudskę, my przygotowujemy, musimy wcześniej uporządkować teren, bo się nad tym zastanawiamy. Powiedzmy, że do końca stycznia złożyli. Nie. Pomysł. Nie o to chodzi. I dopiero się. Ja no nie wiem, jak kuratni się mogą do tego. Będziemy mieć komisję problemową, to możemy ale coś tam na ten temat. Ale muszę ustalić, czy się zgadzamy na coś takiego, żeby tak. Taka karta powstała. Tak. Oczywiście. Techniczne, no to myślę, że. Trzeba mieć uczenia. Dokładnie. To my przygotujemy, tylko musimy wiedzieć. Słuchajcie, my. Chciałbym, może to, co pani Koper mówi, może zróbmy wcześniej jeszcze jedną rzecz. Prosiłem, żebyście dali sugestie, jakiekolwiek, ale może po nowym roku zrobimy komisję problemową tylko i wyłącznie parkingu. Żebyśmy mieli na to czas, ja tak proponuję, co nie wiem co. Wtedy każdy jakieś sugestie by swoje przedstawił, ponadto przeanalizowalibyśmy zasadność parkingu przy Piłsudskiego. Bo musimy podjąć ogólnie, czy będziemy go opłatę robili z niego. Musimy podjąć o parkingu decyzję przy dworcu autobusowym i musimy podjąć decyzję na ulicy Słonecznej. Te trzy parkingi już dawniej wydział proponował, żeby nad tym się zastanowić. My musimy to przeanalizować, przemyśleć, musimy nad tym podjąć oficjalną decyzję, żeby nie było tak, że kto to podjął, czy ludzie, żeby mieli pretensje, że to jednorazowo pan burmistrz pod. Proszę? Dwa tematy na takiej komisji. Pierwszy parking, właśnie karty parkingowe, a drugi to jest to, co decyduje. Jak prowadzisz karty parkingowe, jak nie masz parkingu? Słuchajcie, naprawdę o złotówkę rozbijać się na parkingu przy cmentarzu. O złotówkę. Przecież pół godziny to jest pół godziny i 15 minut, pół godziny i 10 minut. Ale jest taka sytuacja, że. No. Dostańcy rabki nie parkują ze względu na to, że nie chcą płacić. Gdy będą mieli kartę, to prędzej tam zaparkują i zapłacić. A tak no, to ale jak ma kartę, to nie będzie płacił. Co? Pół godziny wtedy. Pół godziny. Nawet jeżeli miał kartę, nie będzie mógł płacić. No nie, będzie płacił, to zależy gdzie. Bo musi tak mówić, są kartę. Ale za kartę zapłacić. Może na przykład wiesz, za kartę zapłacić. Dobra, słuchajcie, ale nie jest to tematem dzisiejszej dyskusji. Ja prosiłem. No, proszę. Już Jasiu. No, nie, mów. Czy, tak żeśmy kiedyś tam rozmawiali, zanim jeszcze założyliśmy parkomaty, że pieniądze z parkomatów będą na utrzymanie parkingu, czyli na przykład. Z tych parkomatów, które są, które działają. No nie wiem, jakie tam są kwoty, ale mam tam po prostu powoli jakoś parking przy ulicy Piłsudskiego doprowadzić do porządku. O tym myślimy, Pani Małgosiu, dokładnie. No. Z tych dwóch 100 tysięcy rocznie, wiecie, te się. No. Proszę pan Jasiu Kwatera, pan Jan, proszę. Dobrze. To ja może tylko tak tytułem wstępu odnośnie tych parkomatów, warto też się jeszcze zastanowić nad aplikacjami, bo to też ułatwia sprawę. Ale wracając już do że tak powiem, wniosków, interpelacji. Chciałem złożyć kilka takich spraw i pierwsze zacznę może od wniosku, bo składając w dniu 28 października wniosek o wyrażenie, o rozważenie możliwości remontu budynku będącego z własnością. Nie słyszymy się. Coś przerwało, panie Jasiu. Aha, już.
No. To ja może, jeżeli chodzi o wniosek. Na budynku. Na budynku ZGM informowałem o konieczności wykonania prac remontowych lub zabezpieczających nie całego budynku, tylko jego niewielkiej części będącej pomieszczeniem gospodarczym. W moim przekonaniu wskazywana przeze mnie część obiektu nie posiada szczególnych walorów zabytkowych, które by uniemożliwiały wykonanie stosownych napraw zabezpieczających. W sytuacji zawalenia się tej części budynku i wynikłych z tego tytułu szkód, oby tylko materialnych, to nie konserwator, a zarządca będzie ponosił pełną odpowiedzialność. A o którym budynku, panie Janie? Który to budynek? Jest przy ulicy Jana Pawła II, 53, to jest tam na osiedlu Mlekodajówka. Ja tam pisałem wcześniej interpelację, pan burmistrz będzie wiedział. Przy Piłsudskiego jest tam taki budynek? Nie, przy Jana Pawła II, to jest tam osiedle Mlekodajówka. Ale to jest przy Piłsudskiego, tak? Tak, nie przy Jana Pawła II. Aha, tak, przepraszam, bo tu jest Piłsudskiego, tutaj odejście, tak. Tam z tyłu przy torach kolejowych, tak? Dokładnie. To mniej więcej ten rejon. I w związku z tym proszę o dokonanie wizji lokalnej wskazanego obiektu i na tej podstawie podjęcie właściwych decyzji w trosce o lokatorów i mieszkańców sąsiednich posesji. I teraz może przejdę do interpelacji, do pana burmistrza. W związku ze składanymi już wielokrotnie przeze mnie interpelacjami w sprawie wyjaśnienia stanu prawnego i ewentualny wykup gruntów przy ulicy Stromej, zwracam się do pana burmistrza z następującymi pytaniami. Na jakim etapie realizacyjnym znajduje się sprawa ewentualnych rozmów z właścicielami działki 690/2 dotyczących zbycia terenu pod udrożnienie przejazdu ulicą Stromą na całym jej przebiegu? I drugie pytanie, czy rozważane są ewentualne inne możliwości przejęcia tego terenu i ostateczne uregulowanie stanu prawnego ulicy Stromej? Ponieważ w ostatnich dniach po raz trzeci miał miejsce incydent, w którym uczestniczyła karetka pogotowia ratunkowego i próby dojechania do osoby potrzebującej natychmiastowej pomocy zakończyły się na przegradzającej ulicę Stromą bramce i zmuszenie karetki do objazdu ulicą Wiejską, co zajęło kilka cennych minut decydujących o zdrowiu i życiu. I pełny przebieg ulicy Stromej znajduje się w nawigacji samochodowej, którą także dysponują karetki pogotowia i dyspozytorzy. Dlatego żywotnym interesem włodarzy terenu jest doprowadzenie do właściwego stanu prawnego, czyli pełnej przejezdności ulicy Stromej dla bezpieczeństwa mieszkańców i uniknięcia w przyszłości tego typu pomyłek. Następna interpelacja, również do pana burmistrza, również w związku ze składanymi wielokrotnie przeze mnie interpelacjami w sprawie remontu nawierzchni drogi oraz ciągów pieszych na osiedlu Chopina i otrzymaną odpowiedzią zwracam się do pana burmistrza z pytaniem. W którym miejscu projektu budżetu została wstawiona inwestycja związana z remontem nawierzchni drogi i ciągów pieszych na ulicy na osiedlu Chopina. Takie określenie zostało użyte w odpowiedzi na moje zapytanie. I dlaczego w budżecie zostały przewidziane środki finansowe dla jednostek pomocniczych samorządowych, czyli tu chodzi o sołectwa Chabówka, Ponice, Rdzawka, nie są uwzględnione w podziale tychże osiedla na terenie miasta. Wiem, że ustawa z 21 lutego 2014 pozwala wyodrębnić z budżetu gminy Fundusz Sołecki, ale też nie ma przepisu pozbawiającego środków miejskie jednostki pomocnicze, czyli osiedla. Takie środki dają możliwość wykonania drobnych inwestycji na terenie osiedli bez oczekiwania na łaskawie przydzielone większe kwoty przez Urząd Miasta. Następna interpelacja. Nie, trudno ci będzie. Do pana burmistrza również. Również w związku ze składanymi wielokrotnie interpelacjami w sprawie remontu nawierzchni drogi ulicy Wiejskiej i coraz gorszym stanem asfaltu wynikającym z destrukcyjnego działania wód opadowych, wypłukujących warstwy podbudowy znajdującej się pod nawierzchnią drogi, zwracam się do pana burmistrza z pytaniami. Czy prawdą jest, że ulica Wiejska była zgłaszana do programu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych
i czy ta inwestycja została negatywnie zweryfikowana przez organ przyznający dotację. I drugie pytanie, czy w związku z odrzuceniem, jeżeli takowe nastąpiło, wniosek o dofinansowanie tej inwestycji zostanie ponowiony. Ponieważ stan nawierzchni na całej długości ulicy jest fatalny. Liczne pęknięcia i ubytki w asfalcie z upływem czasu umożliwiają spływającym wodom opadowym coraz mocniejsze podmywanie nawierzchni, powstawanie coraz większych zapadnięć i ubytków. I ostatnie do pana przewodniczącego. Wiele istotnych rzeczy zadziało się w sprawie regulacji spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Rabka-Zdrój. Uregulowane zostały ceny za odbiór śmieci z terenu nieruchomości, wszelkie wzory druków, harmonogramy i tym podobne. Zapomniano wszakże o regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rabka-Zdrój. W udzielonej przez pana burmistrza odpowiedzi na interpelację z 30 czerwca i z 16 października dotyczące zmian w zapisach regulaminu odbioru śmieci padło stwierdzenie, cytuję, zmiany będą przedmiotem analizy na komisji problemowej. Moje pytanie brzmi, czy została podpisana umowa z zakładami komunalnymi na odbiór śmieci na rok 2021? Drugie pytanie, na kiedy zaplanowane jest posiedzenie komisji problemowej poświęconej analizie regulaminu odbioru nieczystości? Zaistniałe opóźnienia w pracach nad regulaminem i podpisanie umowy z zakładami komunalnymi mogą spowodować sytuację, w której powtórzy się niedawna argumentacja, że podpisane umowy mają swoje oparcie w obowiązującym regulaminie i nie ma już możliwości korekty. Taki stan regulacji będzie powodował tylko pogłębiający się chaos interpretacyjny zwyczajnych czynności. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan. Proszę. Kolega Jasia. Chciałam zapytać tylko, czy schody, które są koło sterli, to są schody, które schodzą jak gdyby z tej ścieżki z Chopina na parking. Czy coś na ten temat jeszcze? To jest twój rewir, bo ja nie wiem właśnie kogo to jest. To jest mój rewir i właśnie w tej interpelacji i w poprzednich zresztą też ja wielokrotnie zwracałem uwagę na ten odcinek, ponieważ jeszcze za kadencji świętej pamięci burmistrza Rapacza z tytułu egzekwowania kar umownych zostały wykonane schody prowadzące od ulicy Chopina tutaj w kierunku bloku. Tam się kończą i no, mamy, że tak powiem, kocie łby już do samego parkingu. No właśnie dlatego pytam, bo tam są te schody w tragicznej stanie. Kworęcznie po prawej, po lewej tak samo. Ten po prostu ta droga tam od tych schodów w górę, no to już mówiłeś o tym. I tam jest w ogóle niesprzątane. To tragicznie wygląda to miejsce. Na razie schodzi. To jest w ogóle niesprzątane miejsce przez nikogo. I do kogo to należy? Wykoszenie tam są takie popałcza dwa w tych schodach, no i trzeba było to posprzątać, a tam chyba nikt nie sprząta. Jeszcze do tego miejsca tam jest w fatalnym stanie chodnik. No chodnik jest, dokładnie, jest chodnik. Jest tragiczny. Nikt tam chyba nie sprząta. Tam jest po prostu niewykoszone, jest, nie ma w ogóle kosza na śmieci. No bo tam jest ta stacja redukcyjna gazowa i... jest tragiczny. Po prostu, a to jest taki skrót, bo to jest taki skrót jak gdyby... Bardzo uczęszczany. Dokładnie. To są z tych wszystkich sanatoriów wszyscy pracownicy, i ewentualnie osoby nawet robiące zakupy, czy wracające z parków na dworzec busów, tamtędy przechodzą. No mówię, no to jest wstyd, bo to jest wizytówka miasta. Dobrze, panie Jasiu, wiemy, dziękujemy ślicznie. Pan Darek ma głos. Tych imion już. Dziękuję, panie przewodniczący. Do pana burmistrza. W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o przywrócenie tablicy na ulicę do pociesznej wody, która była, została usunięta, bo wiemy z jakich przyczyn. Czy tam była? Jaka tablica? O czym? Ale nie, tam było, tablica ogłoszenia, ale tam było na żądanie chyba mieszkańców, bo im będzie mieli usunięte wtedy.
Ja nie wiem, jak to było. Z tego, co tam mówili, to że już wiekowa była, nie? Aha, o tablicy informacyjnej. Aha, o tablicy informacyjnej, takie jedno ogłoszeń. Tam była przy tym, przy tej budzie. Tam chodziło o dwie sprawy, bo to ja troszkę przez tego kolegę, na którym to placu stała ta tablica, bo to była z internetem. Więc tak radziała, jakby powiedzieć, już taka stan techniczny był. Więc on mówi też, żeby to usunąć, albo naprawić. Ale to pomagają się, jakby powiedzieć, mieszkańcy, że to żeby to wybywa, żeby drugi teraz jak się znaleźć nowe miejsce, ja to mogę. I jeszcze tą drogą akurat do Szczytana są dwa takie punkty, gdzie można by było postawić. Tak, żeby u nas teren. Następnie w imieniu mieszkańców ulicy Połkaleńskiej po 13. Zwracam się o wylanie powierzchni asfaltowej na numerze drogi 46-32-37. To jest w fatalnym stanie. I co chcę tak dodać od siebie, mieszkańcy sobie tam porobili studzienki i odwodnienie na swój koszt. Był im dawno obiecany asfalt, jak zrobią to, no, do tej pory. Jako urząd miał wylać, oni na swój koszt tam postawiali odwodnienia, studzienki, to wszystko jest tam. No i takie trzecie, jak to mówię, zwracam się, ta boczna podhaleńska, tam bym już wiedział, co będzie miała być wysypana, zasypana się góry na tą chwilę. No niemożliwe. I ciągnie się to. Pierwsze pomylone było, gdzieś gdzie indziej wysypali. Ale dobra, ale gdzie indziej wysypali. Pani burmistrz ktoś skorzysta. Pani burmistrz, pomylone miałeś troszkę tego czasu. Chciałem się zapytać, bo tak z imieniem mieszkańców ja i pani burmistrz, to już nie będę dopowiadał, jak wyszliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Proszę, panie przewodniczący. Ja mam pytanie. Wiem, pamiętam, panie Marku. Kto ja jeszcze chciałam. Dobrze, pani Dorotko. Dorota Majewczyk. Proszę bardzo, pani Józia jeszcze i dopiero pani Dorotka. Ja pani burmistrz chciałam tak komunikować i podziękować, że na skrzyżowaniu drogi krajowej w stronę oczyszczalni ścieków dzisiaj tylko ekipa jest czyli na święta będziecie mieć. Na święta pewnie się będzie już. Dobrze, dziękuję. I obiecany głos pana dla pana Marka. Nie, pani Dorota była wcześniej. A Dorota, no pan Marek czeka jeszcze od początku sesji, no ale to nic, on jest cierpliwy. Pan Marek bardzo będzie dżentelmenem i przepuści mnie, bo ma. Dobrze, przepuśćmy, dziękuję. Proszę bardzo, pani Dorotko. Póki mam połączenie. Panie burmistrzu, nie powiem nic nowego, tylko interpeluję w wiadomej sprawie. Mianowicie, przy zeszłorocznym budżecie mieliśmy zabezpieczone środki na projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chabówce. Wiadomo, o co chodzi, jest to ta droga, która prowadzi do, no, w stronę Raby Wyżnej Czarnego Dunajca. W tym budżecie planowanym na przyszły rok oczywiście tego zadania nie ma. Więc pytam po raz kolejny, na jakim etapie jesteśmy. Były uzgodnienia z mieszkańcami i projektant uzyskał zgodę. Były uzgodnienia z zarządem wód i doszliście państwo jako burmistrz i urząd do porozumienia. Teraz kolejna sprawa wynikła, mianowicie blokują nam ten projekt koleje, tak? Państwowe koleje. W związku z tym, no proszę powiedzieć lub napisać, w jakim my jesteśmy miejscu, bo ja oczekuję tutaj interpelacji przecież u naszych radnych wojewódzkich, u naszych posłów. Przecież ta budowa chodnika ciągnie się już kilka lat albo kilkanaście lat i nie możemy sobie pozwolić, żeby ona była wciąż spychana z roku na rok po prostu na dalszy plan. O, to jest bardzo ważna sprawa ze względu, już pomijam bezpieczeństwo ludzi, ale wiem, że roboty są poczynione na tej drodze wojewódzkiej od strony Rokicin. Są tam budowane i remontowane mosty. I teraz pytanie, czy w tej sprawie nie moglibyśmy skondensować naprawdę sił i jeżeli nie będzie tego chodnika w przyszłym roku, przygotować się, żeby on na pewno ruszył ta budowa w roku 2022.
Jest to priorytetowa sprawa dla Chabówki oprócz szkoły i pytam po raz kolejny, dlatego że jest to, powiem, numer jeden ważny dla naszego sołectwa i dla całej gminy. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz od razu parę słów. Proszę bardzo. Panie przewodniczący. Moment. Panie Marku. Panie przewodniczący. Panie Marku, ad vocem do pani Doroty i już koniec. I pan ma głos. To trzeba mówić ad vocem. Pani Doroto, szanowni radni, jeżeli chodzi o ten odcinek, tak jak pani Dorota powiedziała, tam jest na dzień dzisiejszy nie ma zgody kolei. Rozmawiałem z dyrektorem w Krakowie. Natomiast oni kończą ten projekt dotyczący tutaj wyjazdu przy torach na wysokości rogatek i tej budki drużnika i to jest z tym związane. Natomiast u nas w urzędzie zrobiliśmy w ten sposób, że kazałem wydzielić ten odcinek, który będzie, no trudno mówić, że sporny z koleją, ale tam gdzie kolej projektuje swoje i żebyśmy mogli tą drugą część tego chodnika mimo wszystko zrobić, bo tam jest bardzo duży odcinek, który można byłoby zrobić. I projektant wyznaczył jakby dwa etapy. Pierwszy etap to jest ten od strony Rokicin do tego momentu, gdzie kolej projektuje swój wjazd i włączenie się do drogi wojewódzkiej. I ten drugi etap to, co będzie podlegało uzgodnieniu z koleją. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan Marek. Nie, pan Marek. Proszę bardzo. Proszę Państwa, no nie wiem, dlaczego tam takie śmiechy są. Nie, bo w międzyczasie zgłosił się inny radny i ja mu nie udzieliłem głosu, tylko mówię pan Marek. Proszę bardzo. Więc tak, mam zapytanie do pana burmistrza. Co z tablicą ogłoszeń na ulicy Sądeckiej? Druga sprawa i drugie pytanie. Co z oświetleniem na głównym ciągu ulicy Kasprowicza? Dalej mamy ciemno. I kolejna sprawa, co z przycięciem kilku gałęzi na skrzyżowaniu Kasprowicza koło tych budów, zasłaniają dalej znaki. Prosiłem o to już wielokrotnie, niestety bez odzewu. I panie burmistrzu, chciałbym się odnieść do pana stwierdzenia do radnych, którzy głosowali przeciwko budżetowi oraz się tam wstrzymali. Nie wiem już tam dokładnie kto jak głosował, ale chciałbym się odnieść. No, troszkę nie na miejscu jest odniesienie się pana burmistrza do radnych, którzy tak zagłosowali, z tego względu, że tak jak pan sam powiedział, każdy ma prawo wyrażenia swojego głosu w czasie właśnie głosowania. A może panu burmistrzowi wyjaśnię, dlaczego ja byłem przeciwko tym zapisom w budżecie. Po pierwsze, ściągnął pan mi pieniądze z ulicy Tedmajera. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tłumaczy pan, że tutaj nie wziął pan większego kredytu, że zadłużenie się zmniejsza. A przecież sami wszyscy wiemy, że pan chciał wziąć większą sumę pieniędzy. Nie wziął pan około 3 miliona tutaj. Deficyt dalej i tak zostaje tutaj duży. Więc powiem tak, niestosowne jest, podkreślam w ten sposób, odnoszenie się do radnych, którzy głosują tak jak głosują. Ja zawsze skrupulatnie sobie śledzę, zresztą widać każdą tutaj uchwałę, skrupulatnie sobie ten budżet też analizuję, panie burmistrzu, więc jeżeli mi się coś nie podoba, mówię to otwarcie i tyle, takie jest zdanie każdego radnego, jak to głosuje, jego sprawa. Ja bronię tutaj zadań swoich też z mojej dzielnicy, i będę o to dalej walczył, panie burmistrzu, bo słowo było niedotrzymane. A tu o tym deficycie i zadłużeniu, to ja powiem tak, z tego co czuję i tak pan weźmie kredyt w przyszłym roku, a to, że się teraz przesuwka zrobiła, ja wiem dlaczego, nie będę mówił tego formalnie. Dziękuję bardzo. Co zrobiło? Przesuwka. Panie przewodniczący, zasłuchać wasz. Nie, bo ja troszkę głuchy jestem, wiesz? No, po prostu, że teraz nie było wzięte pełnej sumy kredytu, którą mieliśmy brać. Też było to tłumaczone na komisjach budżetowych. Bardzo ładnie pani skarbnik przecież to nam wszystko tłumaczyła, więc się nie będę powtarzał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Paweł. Ja mam pytanie odnośnie pracy pani pracy prawnej. Tak. Odnośnie pracy, to znaczy
dużo ustaw, uchwał wraca się, ponieważ są no, błędnymi, są błędy w tych ustawach. Czy pani radca w sposób solidny to kontroluje, czy mniej solidny, skąd jest przyczyna? Na to samo zwróciłem uwagę dwa tygodnie temu, że za dużo tych ustaw się zmienia. Jeszcze jedna rzecz, chciałbym powiedzieć, to jest nagrodzenie, że Urząd Miasta płaci kancelarii za zawód tej kancelarii, w której ona się wyborczy, w której pani prawie się wyborczy. A myśmy gotowali to podsumowanie, jak było. Ubiegły rok w porównaniu do poprzedniego roku, ale nie ma problemu żadnego, żeby jak najbardziej. No, to niech pan, panie burmistrzu, ile nas kosztuje? Przecież powinien pan wiedzieć, bo jakoś takimi pieniędzmi pan gospodaruje. Czy ja sprawdziłem i wynotowała ta kwota z tej umowy, która była dostępna, wychodzi tak, 11 070. I tak jest. I tak jest. I to jest tak. A umowa była podpisana na początku na 9 tysięcy, to są jakieś dodatkowe. Nie. Brutto i netto. I to, co pan podał, tą kwotę, to jest kwota brutto. Właśnie te 11 tysięcy. Tak. Tak. A 11 miesięcznie czy na przykład? Brutto. Nie. 11 tysięcy. 11 tysięcy, na pewno dużo mniej niż 11 tysięcy na rok. Za cały rok? Nie. Na miesiąc. Proszę bardzo, pani skarbnik gospodarz. Nie wiem, kto się zajmuje tymi tablicami w parku informującymi, że to jest finansowane. Tak, no to promocja się już ma tym zająć, zwróciliśmy na to uwagę, bo już pamiętamy tablicę sesji zakończenia projektu. Ma pan rację, to żeśmy już też podjęli. Tutaj jeszcze się odniosę, dotyczy tej informacji statutu miasta, statutu gminy Radczan-Żuj i statutów osiedli. Na BIP-ie i na stronach miasto na 4 pory roku nie ma tych statutów, nie ma tego tekstu. Na BIP-ie są tylko, jest uchwała, która pokazuje same poprawki. No, myślę, że jak ktoś chce zobaczyć statut, no nie będzie wyciągał starego statutu i tych poprawek i po prostu przeglądał i szukał, gdzie co, jak właściwie powinno brzmieć, tak? Uważam, że sporo czasu już upłynęło, to było uchwalone w 2019 roku, jak dobrze było zanotowane 30 grudnia. I na obecną chwilę taki statut jednolity powinien być na BIP-ie i na stronach miasta na 4 pory roku, gdzie na tej stronie miasto na 4 pory roku nie jest status 2010 roku. Też chciałbym zwrócić uwagę, kto zajmuje się aktualizacją tych informacji na tej stronie, bo to jest strona Urzędu Miasta, tak? Tak. Panie burmistrzu, nawiązując do radnego Pawła, ja pytam się do pana Ptaka, bo ta sama pan powiedział, że to nie kierować do pana odpowiedź i do tej pory nie dostałem pisma. Od pana Ptaka. Dobra, jakście wobec mnie występowali o pierwsze, ale wiemy przez kogo. To nie pan burmistrz, to jest radny. Ja wiem, ale... Radnego też napisze. Pani burmistrz, wiemy, że pani z panem sekretarzem też się naciskali, żeby nie wyrzucić z sceny. Nie oszukiwać. Bo pytałem się ostatnio, chciałem, nie dostałem żadnej odpowiedzi. Tu pan poruszył, żeby nie poruszył, to bym się nie odzwolił. Słowa mają ulotne.
Jeżeli ja mogę skończyć, to chciałbym jeszcze właśnie, żeby na tym gminie nazywało wiedzy. Chodzi mi takie informacje jak informacje o posiedzeniach komisji, protokoły z posiedzeń komisji, interpretacje i zapytania radnych, gdzie się było, teraz tego nie ma. Przypadał gwarancję na ten, że pismo dostanie. Chociaż pan nie powinien dawać gwarancji, bo zadania komisji, a nie pan się wymyślił. Ale powoli, chwileczkę, Paweł ma teraz głos. Poczekajcie, zaraz dodam. No. Proszę. Brak protokołów z głosowań na sesjach, brak nagrań z poprzednich sesji. No to są takie rzeczy, no, które chcą też zobaczyć, sprawdzić. I sam ja chcę sobie sprawdzić. I tego właśnie niestety od paru miesięcy nie ma. Czyli nie ma protokołu z sesji, tak? Protokołu z sesji nie ma. No, ale mamy, dobrze. Mamy czy jest, jest jeszcze coś? Jest jeszcze jedna rzecz. No ale mamy kultura. To jest bardzo dobre miejsce na ten krótki. Często samochody jadą szybko, one ścinały ten zakręt i ten przyjechał z góry z Dobrze, teraz ma głos Darek. Nie mam już. Chcesz? To, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem to, co chciałem. Dobrze. Kto jeszcze chce zabrać głos? Ja chcę zabrać. Nie, bo teraz pani burmistrz prosiła o zabranie głosu. Chyba, tak. Że panu Markowi... Proszę udzielić. Proszę pan Marek, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie właśnie do pana burmistrza. Co z tą tablicą ogłoszeń, oświetleniem na ulicy Kasprowicza, bo to są istotne rzeczy i przycięcie tych gałęzi. Dziękuję. Odpowiemy pani bardzo na piśmie, jak najbardziej. Dobrze, proszę pani. Panie burmistrzu, tylko my tu mieszkańcy czekamy dość dłuższą chwilę. Ja nie żądam odpowiedzi, tylko działań. Działań. No nie bardzo. Proszę. Proszę już. Proszę. Ja króciutko chciałam się tylko odnieść do pana radnego Cieplińskiego, który mówił, że powiedziałam rzekomo, że mają masnąć, czy coś w tym stylu. Takie sformułowanie nie padło na komisji środowiska, tak? Przynajmniej przeze mnie takie sformułowanie. A budżetowa, ja wyjaśniłam tylko tyle, że użycie kominka nie jest zabraniane, jest zabronione tylko w przypadku, kiedy jest alarm smogowy ogłoszony i jest przekroczenie, świeci się na czerwono. To było tyle i kolejną rzeczą, którą też powiedziałam, to, że w Rabce mieliśmy to 2 dni przekroczenia smogu, tak, w ubiegłym roku i wtedy tylko nie można było używać kominków. Tyle, dziękuję. Dziękuję pani burmistrz, proszę bardzo, jeszcze... Używanie kominka, użycie kominka to są dwie różne rzeczy, oczywiście. Tak. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze? W związku z powyższym... Ja zapytam tylko, czy Wydział Wrodzenia już pełny, kiedy jest już pracują, tak? Działa, natomiast no, mamy teraz dwóch geodetów w Wydziale Geodezji i chcemy się zajmować sprawami, to co dzisiaj, to o czym żeście państwo też mówili, regulacjami dróg, dosłownie, z tego względu, że tutaj no, pan Darek chyba był pierwszy, który zaczął z tym, żeby tą sierantówkę uregulować, ale bez tego wierzcie mi państwo, że kwestie docelowego inwestowania w drogi no, praktycznie zostaną ograniczone i to mocno ze strony gminy. Oczekuje się od nas, że będziemy mieli własność tych dróg i dla nas nie ma innego kierunku. My musimy regulować te drogi i mam nadzieję, że teraz jak mamy tych dwóch geodetów, że to będzie wzmocniona, że tak powiem, siła i pójdziemy w tym kierunku. I to, co myślę, że też państwo widzieliście tam w tych propozycjach budżetowych na przyszły rok. Tam żeśmy też przewidzieli między innymi tam środki z tego względu, że na przykład w kierunku Słonego cała ulica tutaj praktycznie od przyrodo leczniczego, cała Aleja Tysiąclecia jest w ogóle nieuregulowana. Ja już nie mówię tam dalej. Byłem w Wodach Polskich w Krakowie u pani dyrektor, rozmawialiśmy na ten temat. Pani dyrektor wyraziła zgodę na regulację Alei Tysiąclecia i uregulowania linii brzegowej,
aż do tamy, ale pod warunkiem, że zrobi sobie to gmina. Czyli mówiąc krótko, my jeżeli to zrobimy, to oni się do tego przychylą. Natomiast gdy pytałem, kiedy ewentualnie Wody Polskie zajęły się sprawą, pani dyrektor powiedziała, że na razie się tym nie zajmą. Także, no widzicie państwo, jest, tak to wygląda. A wiecie wszyscy dobrze, że tutaj przy Alei Tysiąclecia na wysokości tam jednego z tych naszych budynków droga jest po jednej, po drugiej stronie koryta rzeki i w ogóle to jest wszystko nieuregulowane. Więc myślę, że musimy iść w tym kierunku, bo nie ma dla nas innej możliwości. Musimy regulować te stany prawne dróg. A ja mam pytanie odnośnie tych wód, żeby nie było regulowane do obszaru słońca, czyli jakaś możliwość, żeby wody polskie, czyszczenie tych potoków, czy to ma być zadeklarowane, że będą to robić, zadeklarowali nam, że jak najbardziej, że będą to realizować. Mamy zadeklarowane. To są ustawy, w pewien sposób wyrastają drzewa. Krzaki no, wypłukuje przez to kamienie, ta pompa jest wyregulowana, niszczy nam po prostu. Ale ja myślę, że państwo widzieliście tu od straży do góry, ten odcinek został przez nich teraz wykonany. Zadeklarowany mamy również na Koniczance, że na wysokości bulwaru, że tam zostanie też to wyczyszczone, ale również tutaj to, o czym pan mówił i to, o czym mówił pan Jan Kwatyra, ten potok, tak, tutaj też jak najbardziej, też prosiłem, żeby to zostało zrobione i zadeklarowano, że systematycznie, że będą je tak oczyścić. Ja mówię tutaj o głównym słowie, nie mówię tutaj o centrum, bo jest pożegnanie tak wyregulowane tam, nie? Jest ułożone koryto, to coś tam było zrobione, ale nie czyszczone jest od X lat. No. Tak, bo zwyczajnie na Maciejowo bardzo czasu Znaczy powiem tak, objechaliśmy z kierownikiem Wód Polskich z Myślenic i Pończankę i Słonkę i te tereny, o których państwo mówicie, aż do tamy, zadeklarował, że pewne działania oni podejmą i zrobią, natomiast te, które nie mają zaplanowane albo nie będą robić, to wyrażę zgodę, żebyśmy to zrobili w ten sposób. Dobrze, proszę państwa, pytań więcej nie ma, w związku z tym proszę, tylko ode mnie jest prośba dla przewodniczących komisji z prośbą o sprawozdanie, krótkie sprawozdanie z działalności komisji tak do następnej sesji, do 30, żebyśmy mieli na koniec roku. I to statut mówi, że każdy przewodniczący komisji... Dobrze, ale ja bym... Dlatego ja proszę was teraz, żebyście w miarę możliwości zaplanowali sobie ten plan na przyszły rok. Panie ja wiem, że statut, ja was proszę tylko o to, ja was proszę teraz o to, żebyście w miarę możliwości mogli mi przygotować krótkie sprawozdania z działalności poszczególnych komisji. Będzie nam to w zasadzie potrzebne tylko do wydania po prostu informacji ogólnej za rok. Nie będziemy. Jak damy opracować, będzie na BIP-ie, wszędzie będzie. W związku z tym, jeśli państwo wyrażacie zgodę i chęci, to ja przyjmę z dziką rozkoszą tą waszą zgodę. Jeżeli nie, no to trudno. To będę oczekiwał na marzec. Proszę bardzo. Wobec powyższego zamykam obrady sesji 19. 8. kadencji Rady Miasta. Dziękuję państwu, którzy zdalnie byli z nami, jak i państwu radnym, którzy teraz są, za cierpliwość i żegnam do 30.